Raduję się ogromnie, że możemy nasze spotkania kontynuować i dzisiaj właśnie jest taka mini premiera, chyba jednej takiej z pierwszych w ogóle w dziejach filozofii polskiej systematycznej analizy Schellinga, bo z tego co mi wiadomo Władysław Tatarkiewicz troszeczkę się zajął Schellingiem, ale to w sensie historycznym. Zestawienia pewnych jego pojęć, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście, drodzy Państwo, zrozumieć ten system. I bardzo pozdrawiając Państwa dzisiaj, pozdrawiam cały świat dziennikarski w naszej ojczyźnie, szczególnie ten katolicki, ze względu na to, iż niektórzy współcześni teologowie, także ci, którzy brali i biorą w dalszym ciągu aktywny udział w analizach dzisiejszego, współczesnego rozumienia samej bytowości małżeństwa, jak też i jego sakramentalności i stosunku małżonków do realnej obecności Boga w różnych sakramentach. I dlatego, że sięgnięto po filozofię tak zwanego idealizmu obiektywnego, Schellinga jako jednego z tych czterech najważniejszych idealistów niemieckich, Kanta, Fichtego, Schellinga, Hegla i Schellinga, to, ale ze względu na to, że Schelling odgrywa w tej takiej godzinie dziejowej także dla teologii, rozumienia teologii małżeństwa. Dlatego też konieczną rzeczą jest do zrozumienia nie tylko tych myśli teologicznych, ale wielu procesów we współczesnym świecie, sprawę właśnie tego nurtu myślenia, który nam oferuje Schelling. I już w świetle, myślę, dzisiejszych rozpraw, a my jeszcze może do niego powrócimy, jeżeli Państwo będziecie mieć aż tyle wspaniałomyślnej cierpliwości, takiej intelektualnej, to może możemy kiedyś jeszcze do niego nawiązać i powrócić, ale ponieważ mamy jeszcze dużo do zrobienia i mamy jeszcze Kanta i Fichtego i Hegla i ja sądzę, że jak, drodzy Państwo, tak już mówię z góry, jak troszeczkę trzeba będzie mieć cierpliwości, ale mówię Państwu ze szczerego serca, tak jak zawsze się spotykamy, że bardzo się opłaci jako dziennikarzowi rozprawić tak generalnie to, co dla Państwa jest konieczne, z tym dziedzictwem ideologicznym niemieckiego idealizmu. Ponieważ jeżeli tego się nie rozumie, to właściwie w sposób fundamentalny nie tylko współczesnej teologii katolickiej, protestanckiej się nie rozumie, ale nie rozumie się, drodzy Państwo, w ogóle dziejów świata, ani ekonomii światowej, ani polityki światowej, ani kultury światowej i żadnych jej działów, także tego działu, który Państwa najbardziej interesuje, dziennikarskiego. W związku z tym zabieramy się na tę drogę, która jest naprawdę przygodą, żeby zrozumieć ten główny rys właśnie idealizmu niemieckiego filozofa Schellinga. Po pierwsze, kilka takich uwag bardzo ważnych, jak Schelling w ogóle rozumuje poznanie. Schelling wie doskonale, iż w byłej metafizyce, czyli w tej klasycznej, greckiej i scholastycznej, a więc i w filozofii klasycznej, i w teologii klasycznej, drodzy Państwo, dla poznania człowieka punktem wyjścia była rzeczywistość. Czyli krótko mówiąc, doświadczenie rzeczywistości
stanowiło fundament dla tworzenia sobie aktów poznania i całych procesów, które były nieprawdopodobne i powinny być uporządkowane. I teraz proszę zobaczyć, Schelling wie doskonale, stara metafizyka bazuje na doświadczeniu, czyli na rzeczywistości, żeby z niej wyprowadzić prawdę o niej. Natomiast w nauce rozumu, to znaczy to jest jego stanowisko, nie ma doświadczenia jako źródła poznania. Lecz ta filozofia Schellinga ma rzeczywistość tylko jako towarzysza. Czyli widzimy, drodzy Państwo, zasadnicza różnica. To, co się dzisiaj nazywa na przykład ten fakt medialny, to słyszycie Państwo, to tak jakby cytowany był pan Schelling. Czyli nie chodzi, drodzy Państwo, o poznanie rzeczywistości jako rzeczywistości, lecz chodzi o taki projekt na rzeczywistość, którym dysponuje podmiot ludzki. Czyli przenosząc to na problematykę małżeństwa, zauważacie Państwo, że o tym, czym jest rzeczywistość małżeństwa, nie decyduje rzeczywistość małżeństwa jako małżeństwa, lecz podmiot ludzki ma teraz zadecydować o tym, czym jest małżeństwo. Dlatego nie dziwmy się w ogóle, że niektórzy teologowie mówią, że ta klasyczna nauka o małżeństwie z ustanowienia Bożego i że tworzy je jedna kobieta i jeden mężczyzna. Nie dziwmy się, drodzy Państwo, że tak, jako ens creationis, utworzona bytowość małżeństwa nie stanowi, nawet dla poważnej części teologów katolickich współczesnego świata, nawet dla pewnej części hierarchii kościelnej, żadnej podstawy. Tylko to, co się w umyśle, w podmiocie danego teologa rozstrzyga, to będzie teraz decydujące dla sformułowania tego, czym bytowość małżeństwa ze wszystkim, co ją stanowi, powinna być. Schelling zdaje sobie sprawę, że pomiędzy takimi pojęciami jak actus i potencja, czyli akt i potencja. A co mówią te pojęcia w nauce? Drodzy Państwo, jeżeli w nauce mówią, że coś jest aktem, to znaczy mówią, że to jest rzeczywiste. Jeżeli powiem, że ten stolik jest aktem, to znaczy on realnie istnieje. A jeżeli powiem, że on, powiedziałbym, że on jest potencją, to znaczy, że jego nie ma. Że on musi dopiero być do aktu, czyli do jego rzeczywistości doprowadzony. Taka jest różnica między aktem a potencją. I właśnie, czyli możnością bytową. I w związku z tym widzimy, Schelling dokładnie wie, że to nie są te same pojęcia. Że między innymi istnieje między nimi przeciwieństwo. Na przykład roślina w zarodku, czyli w tym embrionie, jest potencją pasywą, czyli możnością. Czyli proszę zobaczyć, w zarodku, czyli na przykład, jeżeli byśmy to przyrównali do embrionu ludzkiego, to dla Schellinga embrion ludzki jest tylko możnością. To nie jest akt, czyli rzeczywistość, lecz możność. I teraz właśnie dopiero jeżeli się wykształci, to przejdzie do aktu. Drodzy Państwo, jak klasyczna filozofia już tutaj jest zasadniczo różna, że rzeczywistość aktualna, że jeżeli mam embrion ludzki, to jest rzeczywistość embrionu. Czyli człowiek jest in actu, w akcie. To znaczy człowiek jest realny. Człowiek nie jest potencją. To, że, drodzy Państwo, w tym embrionie mieszka rozum i to mieszka jako realny, ale i wtedy mogę powiedzieć, że on jako rzeczywista władza poznawcza
jest w możności, czyli ma możliwość realną poznania na przykład całej rzeczywistości. Tak, w tym sensie mogę powiedzieć. Czyli, drodzy Państwo, jaka już tutaj jest różnica między rozumieniem rzeczywistości przez Schellinga, a nas klasycznie myślącym? Że to, co jest, powiedzmy, w stanie embrionalnym, to jest tylko pojęte jako możliwe, czyli to nie jest realny byt, tylko dopiero on musi stać się realnym. A my mamy inne rozumienie, że w zarodku, czyli w embrionie, jest substancjalnie człowiek rzeczywistością, czyli in actu, a to, co jest w nim potencjalne, czyli realnie możliwe, to jest akcydentalny wymiar jego bytu. Czyli on jest, innymi słowy, istotowo realnością, natomiast przypadłościowo, akcydentalnie jest on pasywnością. W tym sensie, że może poznawać. A proszę zobaczyć, tutaj mamy odwrócony porządek. Że rzeczywistość najpierw jest tylko możnością. Czyli realną możliwością wprawdzie, ale nie jest rzeczywistością. I zobaczymy, na jakiej drodze to, co jest, będzie się stawać rzeczywistym. Rozum ludzki jest pojęty przez Schellinga jako potencja passiva. Proszę sobie wyobrazić, nie do zaakceptowania. Przecież rozum ludzki jako władza poznawcza od momentu zaistnienia w łonie matki, w dziecku, jako embrionie jest realnością. Jest realną władzą poznawczą i rozum jako rzeczywistość jest w realnej możliwości poznać całą otaczającą go rzeczywistość. A tutaj już mamy zasadniczą zamianą, że to, co jest klasycznie patrząc rzeczywistością, to dla Schellinga jest tylko możliwością. I teraz kto będzie urzeczywistniał te możliwości realne? Oczywiście podmiot poznający, a najlepiej, jeżeli jest to rozum tylko i wyłącznie pana Schellinga. Więc proszę zobaczyć, rozum jest pojęty jako potencja zdolna do rozwoju, ale pojęta zarówno jako podmiot, jak też i jako przedmiot, a jako taka jest nieskończoną potencją poznania. Drodzy Państwo, olbrzymie nieporozumienie już następne. Po określeniu naszego rozumu jako możności, Schelling stwierdza, że jestem podmiotem, ale tylko jako możność. I teraz, co musi się stać? Muszę stać się przedmiotem. Stać się. Drodzy Państwo, co to konkretnie oznacza? W porównaniu do klasycznej nauki o poznaniu. Człowiek jako podmiot był rzeczywistością, nie pasywnością. I rzeczywistością z rzeczywistym rozumem, a nie możliwym. I teraz, jeżeli mówimy o tym, że w trakcie poznania utożsamiam się jako podmiot, ale na sposób rozumu z przedmiotem. I wtedy dochodzę do poznania danego przedmiotu i poznaję ten przedmiot w jego substancjalności, przypadłościowości i w ogóle w jego bytowości. Ale ten przedmiot, ja nie staję się przedmiotem. Czyli na przykład, jeżeli poznaję drugiego człowieka, to ja nie staję się drugim. Rozumiecie Państwo? Tylko ja na drodze rozumu poznaję drugiego i wprowadzam owoc tego poznania w postaci pojęć i sądów
o tym człowieku w mojego ducha, jako rzeczywistość. A tutaj zobaczcie Państwo, z czym mamy do czynienia u Schellinga. Że wtedy, kiedy poznaję, to muszę stać się przedmiotem. Czyli jest to poznanie, proszę zobaczyć, jest tutaj już tożsamione z bytowaniem. Czyli nie ma odróżnienia między sferą poznania, a między sferą rzeczywistości. A dlaczego tak jest, to jeszcze nie wyprzedzajmy, ale już widzimy, że co się tutaj rysuje. Jaka struktura rzeczywistości się w ogóle nam tutaj rysuje. Czyli wtedy Schelling nazywa to nieskończoną potencją poznania. Czyli co to znaczy? Że każdy podmiot, bo Schelling mówi generalnie, każdy podmiot, który poznaje przedmiot, musi się tym przedmiotem bytowo stać. Nie zjednoczyć się w sferze poznania z przedmiotem, żeby go poznać i żeby go wprowadzić, owszem, ale na sposób inteligibilny, czyli na sposób intelektu, w siebie. I wtedy mówimy, poznaliśmy tę bytowość. Ale my nigdy nie powiemy, jeżeli poznajemy bytowość, na przykład tego stolika, że my jako podmioty poznające stajemy się stolikiem. I dlatego też rozum tak pojęty nie jest od czegokolwiek uzależniony, lecz istnieje w jego własnej i pierwotnej treści, ukierunkowany na poznanie wszelkiego bytu, który może odpowiadać potencji nieskończonej. Czym jest zatem ta pierwotna treść rozumu ludzkiego? Bo proszę zobaczyć, tutaj pytamy, skoro rozum ludzki jest tą nieskończoną potencją poznania, to właściwie czym jest ta treść, pierwotna treść rozumu ludzkiego? Czyli to, co rozum ludzki ma dopiero poznać. Schelling twierdzi, że to wszystkie treści, które my mamy dopiero w trakcie naszego poznania poznać, one już wszystkie są w naszym rozumie przy i wrodzone. Czyli przyrodzone i wrodzone. Wszystkie treści. To znaczy, drodzy Państwo, rozumiecie, że także i treści o bycie absolutnym. Że i tutaj widzimy, że tak jak dla Arystotelesa człowiek rodzi się po to, żeby poznawać rzeczywistość, ale w niej ta rzeczywistość, którą rozum ludzki chce prawdziwie poznać, nie istnieje ani na sposób rzeczywistości, ani na sposób potencjalności. Istnieje pierwotnie w embrionie ludzkim władza poznawcza rozumu jako rozumu. Ale gdyby istniały te treści, to wtedy rzeczywiście Schelling ma rację, to wtedy te wszystkie treści musimy nazwać treściami a priorycznymi. Czyli one nie pochodzą z rzeczywistości przez nas poznawanej, tylko one już, drodzy Państwo, zawsze są w nas. A skoro rozum jest w sobie nieskończoną potencją, czyli nieskończoną możliwością poznania, to nie może jej nic innego odpowiadać jak ta nieskończona potencja bytu. Czyli proszę zobaczyć, ponieważ w człowieku są na sposób możliwości wszystkie treści dotyczące całej rzeczywistości. Ale teraz co Schelling dalej mówi? Ale co, jak są te treści ukształtowane? One odpowiadają teraz nieskończonej możliwości bytu. Czyli proszę zobaczyć,
Jeżeli zapytalibyśmy Schellinga, a skąd ty znasz Boga? A stąd, że w moim rozumie wszystkie treści, które stanowią byt Boga, już są we mnie w sensie realnej możliwości obecne. Albo jak ktoś by zapytał, a skąd ty mnie znasz? Przecież widzimy się pierwszy raz. A on by powiedział, ale przecież pan Schelling nas nauczył, że wszystkie treści dotyczące każdego i każdej są wedle możliwości już w nas obecne. A zatem tak pojęty rozum jest myśleniem kat exochen, czyli jest myśleniem samym ze siebie. A drodzy Państwo, komu klasyczna teoria poznania przypisywała myślenie absolutne? Tylko absolutowi, czyli tylko Bogu. To znaczy tylko w Bogu, w sensie chrześcijańskim, dosłownie, a w sensie metafizyki greckiej tylko w pewnej części, ale cała wiedza o rzeczywistości jest zarezerwowana wyłącznie dla rozumu boskiego. Czyli słyszycie Państwo, w jakim kierunku Schelling prowadzi nasze ludzkie poznanie, że w nim jest absolutna wiedza, tylko że na sposób możności. A w związku z tym, czy już w tym kontekście, czy papież może mieć zarezerwowaną, wyłączną władzę do definiowania pewnych treści w imieniu Boga? Jak słyszymy, drodzy Państwo, jest to wykluczone. Dlaczego? Dlatego, że w każdym rozumie ludzkim jest ta nieskończona potencja poznania, czyli w każdym rozumie ludzkim jako ludzkim już wedle możliwości jest absolutna wiedza. A jeżeli ktoś by powiedział, no ale to jest tylko Piotr Kościoła rzymskokatolickiego, to byłby dla Schellinga absurd. Dlatego proszę zauważyć, że ci, którzy bazują na Schellingu i przedkładają ich analizy dotyczące sakramentalnego małżeństwa, w ogóle nie liczą się z tym, co Kościół na przestrzeni 2000 lat na temat prawdy o małżeństwie poznał, odkrył i w świetle rozumu, i w świetle inspiracji Ducha Świętego. Dlaczego? Już przypuszczamy, bo przecież w nich jest absolutna wiedza. I tylko potrzeba pewnego doświadczenia, ale jako towarzysza, na przykład trzeba doświadczenia związków niesakramentalnych, czyli rozwiedzionych i żyjących w innych związkach, żeby się przekonać, że taki sposób doświadczenia też przynależy do absolutnej treści i Boga, i ludzkiego rozumu. A więc zauważamy, że Schelling nazywa takie myślenie, które było zarezerwowane kiedyś tylko dla określenia myślenia boskiego, jako absolutnie samo ze siebie. Schelling nazywa, to jest moje myślenie filozoficzne. Odkrywa ono, iż jest natury ruchomej. Drodzy Państwo, proszę się dobrze przysłuchiwać. Czyli w Bogu mamy z ruchem. A co to znaczy ruch w sensie filozoficznym? Definicja ruchu u Arystotelesa, drodzy Państwo, brzmi bardzo prosto. Ruch jest to przejście od możności albo realnej, albo w ogóle nie będącej realną możliwością do aktu, czyli do rzeczywistości. Czyli innymi słowy, o ruchu w języku filozoficznym mówimy tylko tam,
gdzie mamy, drodzy Państwo, z procesem do czynienia, ze zmianami do czynienia. A tutaj zauważmy, tutaj jest mowa o myśleniu absolutnym i w to myślenie absolutne Schelling wprowadza zasadę ruchu. Czyli tam będziemy mieć do czynienia z przejściami od aktu do możności i od możności do aktu. Czyli już pojawia nam się w bycie Boga niedoskonałość. Coś, co nie jest Jego rzeczywistością. A w odniesieniu do wiedzy, czyli rozumu boskiego, jeżeli powiemy, że rozum boski jest w przejściu od możności do aktu, to znaczy, że wiedza boska nie jest doskonałą, tylko musi się jeszcze nauczyć. Dokładnie tak, jak to odpowiada statusowi rozumu ludzkiego, że nasz rozum rzeczywiście niejednokrotnie tę swoją rzeczywistość w sensie substancjalnym musi ubogacać w sensie akcydentalnym. Czyli nasz realny rozum uczy się po prostu, zdobywa wiedzę, zdobywa prawdę o bycie, o rzeczywistości. A więc, i proszę zauważyć, drodzy Państwo, ta zasada procesu jest w tym myśleniu. Czyli co to znaczy, kochani, już mówimy, że Bóg w swoim myśleniu jest procesem. Ale ktoś by powiedział, no ale przepraszam, przecież Pan Bóg, skoro raz stworzył prawdę o małżeństwie, no to przecież Bóg posiada doskonałą wiedzę na temat małżeństwa. Ale nie w tym systemie tak pojętego intelektu boskiego. Bo jeżeli Schelling systemowo wprowadza proces do boskiego myślenia, to, drodzy Państwo, nigdy boski rozum nie reprezentuje sobą absolutnej prawdy. Dlatego na tym etapie dziejów niektórzy tak zwani teologowie katoliccy chcą przeprowadzić i wydoskonalić rozum boski do takich wymiarów bytowania jego jako boskiego rozumu, żeby wreszcie rozum boski zrozumiał, że on jeszcze dotychczas nie w pełni pojął prawdę o relacji między jednym mężczyzną i jedną kobietą, czy o relacjach w ogóle wewnątrz ludzkości. Jeżeli, a to będzie oznaczać, o czym sobie powiemy przy relacji Ojciec, Syn i Duch Święty, zobaczycie Państwo wtedy, że jak Ojciec poucza Syna, Syn poucza Boga Ojca, bo Bóg Ojciec jest w procesie dopiero zrozumienia swojej bytowości ojcowskiej, i jak to tchnienie Ducha Świętego to jest nic doskonałego, tylko ani Ojciec, ani Syn nie rozumieją do końca, kogo oni tchnęli. I ten, kogo tchnęli, czyli trzecia osoba Trójcy Świętej, nie do końca rozumie siebie, że jest Duchem Absolutnym. Dlaczego? Ponieważ każdy, kto tworzy bóstwo, a najkrócej mówiąc, wszyscy je tworzymy, każdy dysponuje tylko parcjalnym rozumieniem jego treści. I wszyscy w jakimkolwiek przyporządkowaniu do tego bóstwa się znajdują, czy to są osoby boskie, czy ludzkie, czy anielskie, muszą się uczyć tego, czym jest to bóstwo. W związku z tym, jeżeli ktoś by powiedział, prawdę o małżeństwie mamy zdefiniowaną, bo mamy dogmat o sakramentalnym małżeństwie, to ci panowie, którzy bazują na Schellingu, drodzy Państwo, kpią sobie z takiej definicji, którą nazywamy dogmatem. Nie tylko kpią sobie z dogmatu o sakramentalności małżeństwa,
ale kpią sobie z najwyższych dogmatów o boskim bycie, o osobach boskich, o naturze boskiej, o relacji między naturą i osobą, o życiu wewnętrznym Trójcy Świętej i tak dalej i tym podobne. Co oznacza, iż poprzez tę ruchliwość, czyli procesualność jego najwyższego pojęcia, czyli nieskończonej potencji bytu, odróżnia się, jak pisze Schelling, zasadniczo od filozofii scholastyki. Czyli, drodzy Państwo, nie wierzcie w to, że ten, kto w sposób systemowy deformuje rzeczywistość prawdy, że on nie wie, co czyni. Nie znam takiego ideologa w ogóle na przestrzeni wieków, który by myślał systematycznie i nie wiedział, że deformuje byt, że chce deformacji poznania człowieka. I dlatego też proszę zobaczyć, średniowieczna filozofia metafizyczna miała wprawdzie to pojęcie, czyli najwyższego bytu, absolutu, ale ono było czymś całkiem martwym. Proszę zobaczyć, drodzy Państwo, określenie dla Schellinga, że byt Boga, czyli pojęcie Boga jako najdoskonalszej rzeczywistości, to jest dla Schellinga pojęcie martwe. A dlaczego martwe? Bo nie ma w nim procesu. Bo klasyczne i metafizyczne, i katolickie pojęcie absolutu oznacza, drodzy Państwo, że w nim nie ma żadnego procesu. Że nawet jeżeli uwzględnimy inkarnację Słowa Boga Ojca, wcielenie Syna Bożego, to nie stanowi dla Jego boskości żadnej procesualności. Bo to, co zmienne, czyli natura ludzka, zostaje tylko dodane do Jego natury boskiej. Ale w żaden sposób z naturą boską nie wymieszane. Wtedy mielibyśmy proces w absolucie. I dlatego też proszę zobaczyć, czyli twierdzenie, tak jak my wszyscy tutaj z całą pewnością opowiadamy się za tym, że dogmat o małżeństwie jednej kobiety z jednym mężczyzną w sensie sakramentalnym jest zdefiniowaną prawdą, to dla Schellinga i wszystkich jego zwolenników, łącznie z najwybitniejszymi teologami katolickimi współczesnego świata czy Kościoła, to jest, drodzy Państwo, martwota. To z takimi ludźmi nie wolno w ogóle wchodzić w dialog, bo oni się kompletnie rozmijają z prawdą. Bo jeżeli ktoś nie twierdzi, że w bycie Boga jest proces, czyli są zmiany, to znaczy, że ten człowiek jest tak zacofany, że on zasadniczo się rozmija z rzeczywistością i Boga, i świata, i małżeństwa. Czyli po prostu pojęciem, natomiast pojęcie Schellinga nieskończonej potencji bytu lub nieskończonej możliwości bytu nie jest po prostu zdolnością istnienia, lecz bezpośrednim prius, czyli to, co jest, drodzy Państwo, najpierwsze, samym bezpośrednim pojęciem bytu, czyli jest, drodzy Państwo, i takiego pojęcia używa, modo eterno, czyli na sposób wieczności przejściem pojęcia w byt, a bytu w pojęcie. I to jest przejście konieczne. Czyli, drodzy Państwo, jeżeli możność artykułujemy jako absolutne pierwszeństwo przed aktem, to wtedy jesteśmy zmuszeni dokonać tego, czego Schelling dokonuje. Że on teraz musi taką bytowość, która jest tylko możnościową bytowością, czyli niezrealizowaną, on musi teraz przeprowadzić do bytu. Bo dopiero w akcie byt będzie wtedy, kiedy rozwinie swoją możność. Czyli, ale drodzy Państwo, co to oznacza? To oznacza coś, co z pozycji arystotelesowskiej filozofii jest nie do przyjęcia. Dlaczego? Bo Arystoteles uczy, że żeby w ogóle jakaś realna możność mogła istnieć, to ona istnieje w takiej bytowości,
która jest już aktem, czyli innymi słowy, że tylko tam jest możność, gdzie już ona jest zjednoczona z aktem. Tak jak na przykład w człowieku, bo człowiek jest złożony z aktu i możności. Czyli co to oznacza? Że człowiek już jest rzeczywistością i to rzeczywistością od momentu poczęcia, a możnością, tak jak powiedzieliśmy, na przykład w sferze poznania, my mamy możliwość poznawania prawdy, więc, ale ta możliwość poznawania prawdy jest, drodzy Państwo, zakorzeniona w rzeczywistości naszego rozumu. A to, czego Schelling oczekuje, określając rozum nie jako rzeczywisty, lecz jako możnościowa władza. I teraz, jeżeli on mówi, że czymś absolutnie pierwszym jest ta potencja nieskończona, czyli, drodzy Państwo, najkrócej mówiąc, to nie tylko rozum ludzki jest najpierw tylko możnością, lecz łącznie z rozumem boskim, rozum boski dopiero musi uczyć się myśleć. Rozum boski dopiero zdobywa wiedzę. I jakby ktoś Schellingowi powiedział, no ale przecież rozum boski jest absolutny, to Schelling tłumaczy, że rozum boski dopiero na końcu stworzenia będzie mieć pełną wiedzę o sobie. A jak, drodzy Państwo, rozum boski może być rozumem stwórczym, jeżeli on dopiero na końcu stworzenia zrozumie, że on jest stworzycielem? Jedno z drugim się zasadniczo wyklucza. Ktoś mógłby pomyśleć, iż chodzi tutaj o rzeczywiste przejście, czyli rzeczywiste stawanie się rzeczy. Ale samo to byłoby pomyłką według Schellinga, ponieważ nie dzieje się tutaj nic poza myśleniem. I dlatego jest to proces logiczny. To znaczy, że potencja przechodzi w byt. Czyli na płaszczyźnie logicznej Schelling mówi, że my się poruszamy. Ale, drodzy Państwo, żeby mógł się na płaszczyźnie logicznej poruszać w sferze poznania, to ja jako rozum ludzki muszę być już aktualnością. Ja nie mogę być określony jako potencjalność, czyli możliwość. Bo teraz jest pytanie, kto mnie zatem aktualizuje? Czyli kto mnie urzeczywistnia? Jeżeli mój podmiot jest możnością, to kto mnie urzeczywistnia? I zaraz, drodzy Państwo, wyjaśni nam się to. A więc z jednej strony Schelling zastrzega się, że to jest tylko sfera poznania, czyli sfera logiki. Że potencja przechodzi byt. A więc chodzi o byt w pojęciu, nie poza nim samym. To przejście jest simpliciter stawaniem się innym. Czyli, drodzy Państwo, co to znaczy, że na przykład my poznajemy drugą bytowość? To znaczy, drodzy Państwo, że my stajemy się drugim. Ale proszę zauważyć, że ktoś zapyta, no dobrze, ale to kim ja jestem, jeżeli ja się staję drugim? Ostatecznie ja jestem tylko sposobem istnienia absolutu. Bo przecież jestem nieskończoną potencją i myślenia, i bytowania. A więc w miejsce czystej potencji, która jako taka nie jest istniejąca, ukazuje się istniejąca potencja. Czyli istniejące lub coś jest jako pojęcie, lub potencja jest pojęciem. Krótko mówiąc, drodzy Państwo, w klasycznej filozofii mamy zasadnicze odróżnienie. Jeżeli powiem, ten mikrofon jest mikrofonem, czyli ta rzeczywistość
jest tą rzeczywistością. Ale jeżeli powiem Państwu, moje pojęcie mikrofonu i znowu w klasycznej teorii poznania, moje pojęcie tego mikrofonu jest tylko moim pojęciem. Ale teraz, drodzy Państwo, można powiedzieć, no dobrze, ale jak doszło do tego, że ten mikrofon w ogóle istnieje? A to doszło do tego na tej drodze, że ten podmiot myślący, ten człowiek, który ma ideę mikrofonu, on dokonuje urzeczywistnienia swojej idei. Czyli rzeczywiście wtedy to pojęcie mikrofonu, które on posiada, on udziela mu realnego istnienia. I wtedy, drodzy Państwo, mówimy, że następuje akt produkcji mikrofonu. Ale znowu tutaj, proszę zobaczyć, tak jak w producencie tego mikrofonu jest różnica między bytem producentem a bytem mikrofonem, tak też jest, drodzy Państwo, u nas różnica realna. Inną bytowością jest bytowość mikrofonu, a inną bytowością jest moje jako tego, który poznaje. I teraz, jeżeli ja tworzę sobie pojęcie tego mikrofonu, to ja nie staję się mikrofonem. Rozumiecie Państwo? Jeżeli poznaję mikrofon, ja nie staję się mikrofonem. Tylko ja poprzez tę zdolność, którą posiadam, do poznania każdej bytowości, bo mam rozum żywy, realny, to dlatego ja wprowadzam tę bytowość właśnie w siebie, w moją sferę ducha i na sposób ducha, czyli na sposób pojęcia i sądu, ta właśnie bytowość istnieje we mnie. Ale nie realnie, tylko inteligibilnie, czyli na sposób duchowy, rozumowy. Natomiast proszę zobaczyć, u Schellinga pojęcie, moje pojęcie mikrofonu jest bytem, a ten byt jest pojęciem. Czyli rozumiecie Państwo, że wtedy o realnej różnicy pomiędzy mikrofonem a moją podmiotowością nie może być mowy. Co najmniej jest to takie zespolenie tych bytowości ze sobą. I teraz proszę zobaczyć, ponieważ Schelling tłumaczy, dlaczego tak jest, jak on mówi, ponieważ rozum posiada potencję, czyli możność, z której może powstać wszelka rzeczywistość. Czyli proszę zobaczyć, jaki my mamy rozum według Schellinga, że z niego powstaje wszelka rzeczywistość. No dobrze. Ale jak powstaje rzeczywistość związku homoseksualnego? To gdzie jest tutaj problem? Punkt jest taki dla Schellinga, że skoro nieskończona potencja bytu istnieje jako sprzeczna w sobie, to nie ma podstaw intelektualnych, bytowych, moralnych czy prawnych do tego, żeby związek dwóch homoseksualistów uznać za sprzeczny z prawem i sprzeczny z porządkiem bytu. Bo ta nieskończona potencja, to pojęcie Schellinga, ono obejmuje wszystko, jak zobaczymy, negację i pozycję, czyli jest sprzeczna w sobie. I widzimy, że coś takiego jak związek homoseksualny, czyli związek tych bytów, które nie mogą tworzyć z natury związku, jest sprzecznością. I to jest sprzecznością bytową, sprzecznością prawną,
sprzecznością moralną, sprzecznością w sensie religijnym i sprzecznością w ogóle w sferze także naszego logicznego poznania. Bo można zestawiać ze sobą takie bytowości, które tworzą określone relacje, ale ponieważ mamy bardzo różne typy relacji, w związku z tym można przypisywać pewną relację pomiędzy jednym homoseksualistą a drugim, ale oni nie mogą tworzyć związku, który dla bytowości prawa mógłby być uznany za związek małżeński. Wykluczone. Absurdalne stwierdzenie. Ale tutaj proszę zobaczyć, skoro rozum dla Schellinga posiada już w sobie możność i to nieskończoność dla wszelkiej rzeczywistości i co więcej tworzy z rzeczywistością nierozerwalną treść, to dlatego on uważa, że powstaje jego a prioryczna nauka, nauka, która wszystko określa a priori. Czyli proszę zobaczyć, a prioryczna nauka to taka, która wszystko określa z pozycji naszego myślenia i nie liczy się z żadną rzeczywistością, z żadnym ustanowieniem na przykład jej przez Boga. Ale rozum tak pojęty jest według Schellinga w stanie bez brania do pomocy doświadczenia dotrzeć do treści wszelkiego istnienia i stosownie do tego dotrzeć do treści wszelkiego rzeczywistego bytu. To znaczy rozum wie a priori, co jest i co może być. W związku z tym, jeżeli ktoś modernistycznemu teologowi bazującemu na Schellingu powie, no ale przepraszam, ale czy ksiądz, czy pan, czy pani, no ale to jest pomyłka. Przecież my nie ustanawiamy a priori takiego związku, jakim jest małżeństwo. A odpowiedź brzmiałaby z pozycji Schellinga, że myśmy nie zrozumieli podstawowych wymiarów istnienia bytu. Że myśmy nie zrozumieli, że w możności nieskończonej wszelkiego rodzaju odniesienia negatywne i pozytywne mają swoją ostateczną rację. Więc jeżeli ktoś powie, to nie jest związek, nie ma z pozycji filozofii Schellinga podstaw do takich określeń. Lecz musi się ugiąć przed takimi dyrektywami i po prostu właśnie a priori, czyli z pozycji własnej podmiotowości, nie licząc się ani z rzeczywistością Boga, bo przepraszam, do tego dojdziemy. Kto tworzy rzeczywistość Boga? To my tworzymy. I niech Pan Bóg się cieszy, bo bez nas nie byłby Bogiem. Niech się cieszy, że On ma takich ludzi, jakich ma. Bo przecież to, że są sprzeczności między Bogiem a ludźmi, ludźmi a Bogiem, między ludźmi, między sobą, ale to przepraszam, to jest Jego problem, nie nasz ludzki problem. To w Nim jest przecież ta nieskończona potencjalność pozycji i negacji. Dlatego jeżeli cośkolwiek się dzieje źle na świecie, to jedynym adresem, do którego należy te negacje odesłać, jest absolut. Skoro on jest niedoskonały i powołuje do istnienia niedoskonałe przedmioty, to jest jego problem. Żadnego jednego człowieka ziemi. I teraz zarzucać, że rozwiedzeni ludzie tworzący nowe związki nie mają dostępu do sakramentu świętego, to jest hybris. To jest coś sprzecznego z rozumieniem bytu czy porządku w świecie i w Bogu przez Schellinga, w którym jest wszystko, negacja i pozycja. Tylko w zależności od etapu rozwoju
pozycja jest w tym miejscu, a negacja jest w innym. Ale tutaj widzimy, że wszystko jest od strony człowieka określone. Same rzeczy, proszę zobaczyć, czyli te bytowości, które są na przykład w świecie, powiedzmy, my ludzie tutaj zgromadzeni, państwo jako dziennikarze są tylko, proszę posłuchać, szczególnymi możliwościami w potencji nieskończonej. Czyli co to znaczy, że państwo jesteście kobietami, mężczyznami? To znaczy, że zaistnieliście jako takie, ponieważ w możności bytu absolutnego istnieliście już na sposób potencjalny jako kobiety, mężczyźni. A jeżeli trzeba będzie zmieniać płciowość, to też nie ma problemu, bo widocznie w tym niedoskonałym aparacie boskim coś się załamało, bo tam przecież załamanie jest. Jeżeli Schelling stwierdza, że upadek, zła wola należy także do nieskończonej potencji bytu absolutnego, to rozumiecie państwo, że jeżeli ktoś by mówił, no przepraszam, ci ludzie rozwiedzeni są obciążeni i żyjący w następnych relacjach, których tworzyć nie mogą. Ale przepraszam, to racja ich upadku jest gdzie indziej. To niech się Bóg martwi o to, że on jest niedoskonały, ale nie ci rozwiedzeni ludzie biedni. I dlatego trzeba im udział w sakramentach zapewnić. Dlaczego, drodzy państwo? Bo czym jest ta nieskończona potencja? Ona jest Bogiem. Więc skoro każdy wyskakuje z niej, to jest częścią bóstwa. To znaczy, jeżeli ktoś by mówił, ale tobie nie przynależy sakrament, nie, przepraszam, a jaki jest twój status bytowy? Część bóstwa. No to o czym my mówimy? Rozumiecie państwo? To jest takie myślenie. Ale Schelling pyta o przyczynę rzeczy realnych, o to, co jest rzeczywiście realnym bytem. Skoro tak, to proszę zobaczyć, co się dzieje. Bo Schelling pyta, jak to dochodzi do tego, że świat staje się realny, skoro świat jest pierwotnie nieskończoną realną potencją. A to dlatego, drodzy państwo, że ta nieskończona potencja, czyli to, kim jest absolut pierwotnie, ona musi wydalić, używa takiego pojęcia. Potencja nieskończona musi wydalić ze siebie bezpośrednią treść rozumu, na przykład naszą koleżankę, panią dziennikarkę, musi wydalić i przejść według natury w coś innego. Czyli proszę zobaczyć, że wtedy ten absolut, który jest nieskończoną potencją, on wydala ze siebie poszczególne możliwości, które uzyskują tak zwany status realnego bytu. Ale czym jest w gruncie rzeczy obiektywnie ta bytowość? Wydaloną, ale obdarzoną realnym bytem rzeczywistością. Czyli to wydalenie, czyli zło, zasada zła istnieje, drodzy państwo, w bycie pojętym jako absolutny w myśli idealizmu Schellinga. To nie grzech wydala człowieka ze związku przyjaźni z absolutem. Tylko fakt, że absolut jest niedoskonały w sobie i on sam we własnym interesie, żeby zdobyć wreszcie tę świadomość samego siebie, wydala ze siebie poszczególne bytowości. A one jako wydalone istnieją realnie, ale, drodzy państwo, jednak ta bezpośrednia treść rozumu nie jest więc niczym absolutnie pewnym, trwającym. Czyli na przykład, jeżeli rozum wydali ze siebie
na przykład bytowości ludzkie, to wcale nie oznacza, że już rozum boski stał się tym, który jest absolutną prawdą. Nie. I dlatego to, co jest trwałe, czyli ta absolutna prawda, musi być dopiero wydobyta. I tutaj jako przykład konkretny Schelling daje, wskazuje na wolę ludzką i pisze tak. Po prostu wola jest nieskończoną potencją. Drodzy Państwo, bo jeżeli w ogóle byt jako byt jest tylko nieskończoną potencją, to znaczy, że jest niezrealizowaną bytowością. I na płaszczyźnie intelektu funkcjonuje to tak, że ta bytowość, która jest nieskończoną potencją, to nie posiada prawdy w sobie. A na płaszczyźnie woli ta bytowość, która jest nieskończoną potencją, nie jest zrealizowana jako wola w oparciu o miłość. Czyli taka wola nie jest miłością. Ona dopiero może stanie się miłością, ale na pewno nią w tej chwili nie jest. I teraz proszę zobaczyć. I teraz skoro wola jako wola jest określona jako nieskończona potencja, to samo chcenie, Schelling mówi, jest niczym innym jak przejściem od potencji do aktu. Czyli co to znaczy? Że wola pierwotnie nie jest wolą dobrą. Wola pierwotnie nie jest miłością. Bo jeżeli jest potencją, to wola ma tylko możliwość stania się dobrą. To wola ma dopiero tylko możliwość stania się miłością. Ale ona nie jest w sobie dobra. Czyli nie mogę o takiej woli powiedzieć, ona jest odwieczną wolą i jako odwieczna wola jest odwieczną, realną miłością, a jako odwieczna, realna miłość, wola Boga jest odwiecznym dobrem. Drodzy Państwo, czy słyszycie, z jaką negacją mamy tutaj do czynienia? Że jeżeli Bóg pierwotnie nie jest dobry, że Bóg pierwotnie nie jest miłością, to On musi się dopiero stać dobrem. Dopiero stać miłością. I teraz ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale już teraz stał się Bóg dobrem i stał się miłością. Nigdy nie ma Schelling takiego etapu w rozwoju Boga, w którym mógłby dokonać absolutnej tożsamości między wolą boską a dobrem i miłością. Nigdy. Czyli co to oznacza? To oznacza przy tej debacie nad małżeństwem i rodziną, że jeżeli ktoś teraz chciałby jakiejś jednej woli ludzkiej postawić zarzut, że nie jesteś doskonała, że nie dążysz do dobra, że nie realizujesz porządku miłości, no to można tylko otrzymać cyniczny do głębin uśmiech. Jak ty śmiesz oczekiwać ode mnie dobra mojej woli, miłości mojej woli, skoro ta, z której ja wyrastam, jest odwiecznie niedoskonała. Jest odwiecznym złem i dobrem. Dobrem i złem. I teraz powiedzieć, wy Państwo rozwiedzeni, a żyjący w innych związkach, nie możecie partycypować w bóstwie? A o jakiej partycypacji? I o jakim bóstwie mówimy? To co to człowiek ma się wysilać ponad siły, żeby realizować dobro? Skoro Bóg
nie realizuje dobra. I drodzy Państwo, Schelling, jakie on ma aspiracje? Że on mówi najdoskonalszą prawdę o Bogu objawionym w Chrystusie. Dlatego, drodzy Państwo, tutaj mamy dzisiaj i na synodzie, i w ogóle generalnie w debacie, w samym wnętrzu Kościoła Powszechnego i całego świata, mamy z takimi potężnymi wyzwaniami do czynienia. Że jeżeli człowiek stawia najprostsze pytanie o rzeczywistość, na przykład małżeństwa, to nawet, drodzy Państwo, nie uzyskuje właściwej afirmacji jako człowiek. Staje się największym intruzem dla tak pojętej struktury myślenia właściwie na wszystkich kontynentach świata. Bo tylko drobiazgowo tam się różnimy. Ale drodzy Państwo, dzisiaj zapytać nawet przeciętnego katolika, gdzie jest ostateczna przyczyna zła, to na przykład, gdybym to pytanie postawił przeciętnemu katolikowi Niemcowi, czy Szwajcarowi, czy Austriakowi, czy Holendrowi, to jestem pewny, w ponad 90% uzyskałbym odpowiedź, że tą przyczyną jest Bóg. Dlatego ja się nie muszę w ogóle wysilać, żeby cokolwiek w moim życiu zmieniać. Niech on tam nad chmurami żyjący, jak wielokrotnie słyszałem, niech on się wysila. Ja nie mam problemu, bo ja nie jestem moim problemem. Niech ten, który uczynił mnie problemem i dzieje świata problemem, niech on się zamartwia. Co to, drodzy Państwo, oznacza? Że de facto poprzez tak zwane nauki humanistyczne i przyrodnicze ta struktura myślenia w różnych odcieniach. Dzisiaj paradygmat nauki jest określony tą strukturą myślenia. Nikt tak systemowo, drodzy Państwo, nawet Marx, Engels, Lenin, i Stalin, i Hitler, i inni ideolodzy, nikt, ani encyklopedyści francuscy, nikt tak systemowo nie podszedł do określenia struktury myślenia świata, jak Kant, Fichte, Hegel i Schelling. I wszystkie nurty we wszystkich naukach i w całej kulturze ogólnoświatowej są komentarzami mniej lub bardziej udanymi, ale do tej struktury myślenia. I teraz człowiek chce wtedy w każdy sposób, proszę posłuchać, nawet względem takich spraw, które nie są wartościowe, czyli nie są dobre, lecz tylko zniewalają, obciążają i czynią jego wolę niewolną, on będzie również chciał, ażeby chcieć pokazać jego wolę, obojętnie czy chce dobra, czy zła. Nawet sam ówczesny ksiądz doktor Walter Kasper w swojej rozprawie habilitacyjnej przyznaje, że taka koncepcja nie dopuszcza zaistnienia winy, ponieważ, cytuję, absolut jest przecież tylko ideałem, do którego się dąży, ale żadnym obiektywnie istniejącym poza i ponad ja transcendentalnym, czyli ponad ja naszego istnienia, czyli ludzkim. To jest tylko w i przez to ja człowieka. Czyli innymi słowy, Bóg istnieje tylko w człowieku i dzięki człowiekowi. I pomimo takiej wypowiedzi, w tej samej rozprawie habilitacyjnej obecnego księdza kardynała Waltera Kaspera istnieją zapisy, które mówią o tym, że filozofia Schellinga stanowi cały szereg inspiracji
dla dalszego rozwoju na przykład chrystologii, czyli nauki o Bogu dzisiaj także w sensie teologicznym. Nie zwracając uwagi na fakt, że już przy tym punkcie, na przykład określenia woli Boga, cała klasyczna nauka o Bogu jest załamana. Że wtedy jeszcze postawić człowiekowi wymagania, czyń dobro, a unikaj zła, jest absurdem. Dlatego, że zasada dobra i zasada zła są umiejscowione, ulokowane, drodzy Państwo, w samym bycie absolutnym. Więc wtedy obciążać wolę człowieka czy bytowość człowieka zasadami, które przekraczają jego możliwości, bo skoro nawet Bóg w sobie nie ma możliwości definitywnego przezwyciężenia zła, którym jest, to jak w takim razie ktoś ośmieli się na tym etapie dziejów ludziom, którzy są w kryzysie ich związków małżeńskich i tworzą inne związki, jak ktoś się ośmiela postawić im takie wymagania, że na przykład porządek przyjmowania sakramentu świętego jest określony i że jeżeli spełnia się jego warunki, to się go przyjmuje. Jeżeli nie, to nie można go przyjmować. Drodzy Państwo, nie ani jednego pojęcia w dyskusji nad małżeństwem i jego sakramentalnością dzisiaj wewnątrz Kościoła Świętego, nawet katolickiego, nie rozstrzygniemy, jeżeli nie dotkniemy podstaw, które uruchamiają całe systemy argumentacji przeciw klasycznej tradycji namysłu i w ogóle nauki i naszego namysłu osobistego nad bytowością małżeństwa i rodziny. Dlatego musimy sobie, choć wiem, że to jest wysiłek, choć wiem, drodzy Państwo, że w taki słoneczny, przepiękny, choć grudniowy, ale prawie wiosenny dzień, moglibyśmy tutaj w stolicy Polski rozprawiać na cudne tematy, ale będziecie, kochani, fruwać w powietrzu jako dziennikarze, kompletnie nie wiedząc o realiach współczesnej struktury myślenia, jeżeli nie zadamy sobie trudu do rozwikłania tych strasznie zakodowanych systemów, że gdybym dał, drodzy Państwo, tak przeciętnie, to nie tylko filozofowi polskiemu, ale w ogóle filozofom zachodnim, którzy wyrośli w tej kulturze zachodniej, atlantyckiej, jeżeli dałbym im dzieła Schellinga, czy Fichtego, czy Kanta, to oni troszeczkę coś tam rozumie się, ale takiej generalnej, suwerennej rozprawy z tymi sprawami to tylko dosłownie, jak w moim dotychczasowym życiu, u niewielu napotkałem. Żeby w sposób suwerenny i w każdym wymiarze, gdzie jakie pojęcie jest pokazane, żeby od razu wydobyć jego głębię, zrozumieć, od razu pokazać konkretnie, o co tutaj chodzi. I dlatego też musimy sobie, drodzy Państwo, w Polsce katolickiej dzisiaj zadać trud, żeby rozpracować idealizm niemiecki. Dopiero wtedy będziecie dosłownie, tak jak kiedyś Państwu powiedziałem, kroić rzeczywistość współczesnej Polski. Będziecie mieć taką precyzję w interpretacji poszczególnych wydarzeń, że rzeczywiście wtedy się dopiero od razu tę kwestię rozwikła. Ten, kto nie zrozumie tych treści, czy będzie politykiem, czy człowiekiem nauki, czy człowiekiem Kościoła katolickiego, czy jakiejkolwiek instytucji kulturalnej, będzie po prostu bujał w dosłownym tego słowa znaczeniu w obłokach, nie rozumiejąc tego, z jakimi wyzwaniami nie tylko dla naszego intelektu mamy dzisiaj do czynienia. Bo jeżeli nam, drodzy Państwo, Polakom, tak generalnie do dzisiaj, wszystkim pokoleniom, nie wyjaśniono tych systemów, bo nie wyjaśniono, nie wiedzieliśmy, skąd to pochodzi, to dlatego my widzimy, co się dzieje z Polską.
A jeżeli nie rozumiemy biegu myśli światowej, to my w ogóle nie możemy tworzyć, działać, bo my tego nie rozumiemy. Ja dopiero wtedy mogę się ustosunkować do tego, co się dzieje, kiedy mam narzędzia. A najważniejsze narzędzia w porządku natury, drodzy Państwo, są natury intelektualne. Dopiero wtedy wiem, co jest grane. Dam Państwu taki przykład. Jeżeli dzisiaj jeden z profesorów wzywa w Polsce do utworzenia polskiego Majdanu, to muszę Państwu powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej zagubionych intelektów, jaki można napotkać. Bo nie rozumie, gdzie są ostateczne przyczyny Majdanu ukraińskiego, bo nie rozumie się wtedy tego, co się dzieje na Ukrainie, bo nie rozumie się tych generalnych struktur myślenia, z którymi mamy do czynienia. Dlatego właśnie, żeby realnie mieć i rozumienie rzeczywistości, i mieć realny wpływ na kształt myśli, ducha ludzkiego, czy narodowego, czy społecznego, czy państwowego, to my musimy, drodzy Państwo, rozumieć, gdzie są te racje. Musimy się na nich skupić, je wydobyć. I tak jak widzicie Państwo, to jest tak jak w warsztacie każdym, że każdy musi wiedzieć, to jest klucz do tego, to wykorzystam sobie do tego. I tak jest z każdym systemem. Proszę się w ogóle nie bać tych bardzo skomplikowanych tekstów, bo my je rozłożymy po prostu na czynniki pierwsze. Kochani Państwo, Schelling pojmuje Boga Ojca jako pierwszą potencję, Boga Syna jako drugą potencję i Boga Ducha Świętego jako trzecią potencję. W Bogu Bóg jest zarazem wieczny i czasowy. Więc rozumiecie Państwo, że tylko wtedy Schelling może wprowadzić pojęcie procesu. I Schelling to czyni, że Bóg jest procesem. Bo tam, gdzie, drodzy Państwo, byt jest określony czasem, to wiemy, drodzy Państwo, z natury czasu, że czas się zmienia. Więc wtedy i byt musi się zmienić. I w związku z tym proszę zobaczyć, że Bóg Ojciec, taka tylko króciutka próbka. Bóg Ojciec nie ma dobrej woli, żeby zrodzić Syna. Bóg Ojciec nie wie dlaczego, ani nie wie, dlaczego rodzi Syna, ani nie chce, bo nie ma doskonałej woli, żeby chcieć Syna. Czyli kochani, to, co powiedzieliśmy sobie w kaplicy, że Bóg Ojciec ze swojej odwiecznej prawdy, mądrości, miłości, bo jest nią, rodzi Syna. Ale to rodzenie jest bez czasu. A Schelling co mówi o tych narodzinach w wieczności? Że takie pojęcie jak wieczne narodziny Syna jest absolutnie do odrzucenia. A kiedy jest, drodzy Państwo, i tutaj powiem, początek Syna. Proszę zauważyć, początek Syna, Syna Boskiego. Wtedy, kiedy rozpoczyna się stworzenie. Czyli proszę zobaczyć, Schelling interpretuje prolog świętego Jana, apostoła i ewangelisty w taki sposób, że jak tam jest mowa o początku, że na początku, właśnie w początku, ale przecież to tutaj jest mowa o początku, a logos, o którym mówi święty Jan, to jest odwiecznym Synem. Jego byt nie ma początku, tylko jego bytowość ludzka ma początek. A więc nie mogę powiedzieć, że Syn jako Syn rozpoczyna swoje bytowanie wraz ze stworzeniem. Ale jak on się rozprawia z Ariuszem, pamiętacie Państwo, że w sporach w IV wieku między świętym Atanazem a Ariuszem chodziło o problem, że Ariusz mówił, że Syn Boży, czyli Jezus, jest tylko Synem Człowieczym, czyli człowiekiem. A Schelling mówi, nie, nie, On jest Bogiem, ale Bogiem w tym sensie bycia częścią. Więc, drodzy Państwo,
Więc zobaczcie, i w związku z tym mamy do czynienia z procesem Boga, z rozwojem Boga i z tym wszystkim, co jest związane łącznie ze śmiercią i ze złem moralnym jako złem. Dlatego też Schelling ze swoim idealizmem nie stanowi żadnej nadziei dla teologii katolickiej, lecz on jest podstawą do zakwestionowania, drodzy Państwo, wszystkich prawd razem wziętych, które Kościół Święty zbudowany na Piotrze zdefiniował na przestrzeni swojej historii. Nie stanowi żadnej inspiracji chrystologicznej, teologicznej, sakramentologicznej, eklezjalnej, tylko wręcz przeciwnie, stanowi niesamowicie misternie zakodowaną negację i bytowości Boga, i bytowości Kościoła, i bytowości człowieka, i bytowości kosmosu. Wszystko traci w jego systemie swoją doskonałość, choć obietnica jest nieprawdopodobna, że jesteśmy absolutem. To już tak kropka. Proszę, drodzy Państwo, jeżeli jakieś pytania, to sobie jeszcze właśnie chętnie wyjaśnimy. Proszę bardzo. Więc, drodzy Państwo, najpierw to, co w porządku natury jest bardzo potrzebne, żebyśmy my studiowali prawdę o naszym Bogu. A z tym jest olbrzymi problem, że proszę zobaczyć, jeżeli ta prawda w świecie uczonych, i to uczonych katolickich, dzisiaj się załamuje, to dlatego to, czego Pan Bóg od nas oczekuje i od Państwa jako dziennikarzy w sposób szczególny, to, żeby każdy moment, każdą stronę, fragment ubogacać prawdą, ale prawdą, która pochodzi od Boga i w świetle prawdy Bożej zinterpretować wszystko, każdy akt ludzki. O to właśnie, drodzy Państwo, chodzi, że studiować i jeszcze raz studiować to tylko, co jest dla nas oczywiście możliwe, bo każdy z nas studiuje stosownie do tych możliwości, które ma. I dlatego też właśnie to, co jest, i głosić tę prawdę. I Państwo jako dziennikarze, ponieważ interpretujecie codzienność jako dziennik, dlatego mogę dać Państwu jedną generalną radę. Żeby całą rzeczywistość interpretować, ale z pozycji tego Boga, w którego wierzymy. Czyli ja bym nie miał innej miary. I jeżeli ktoś chciałby mi wprowadzać miarę, na przykład liberalistyczną, co się zwiąże i z sarkazmem, i z różnymi metodami wynikającymi z tego tytułu, ja nie mogę, tak jak Państwo rozumiecie, że z kimkolwiek jestem i będę się modlić o zbawienie wieczne dla Schellinga, to jest dla mnie coś zrozumiałego, ale ja nie mogę interpretować całej rzeczywistości w inny sposób. Tylko ciągle, drodzy Państwo, rozum wasz dziennikarski mierzyć na rozumie Bożym. Wasze prawdy, wiedzę mierzyć na rozumie boskim, na prawdzie Bożej, na mądrości Bożej. To jest konkretne aplikowanie naszej postawy katolickiej do naszej codziennej działalności. Że jeżeli, drodzy Państwo, ja, gdziekolwiek bym nie był, na jakimkolwiek uniwersytecie, to ja nie zamierzam inaczej rozumieć prawdy. Tylko tak jak z Państwem się dzielę, tak wszędzie na świecie prowadziłem i prowadzę debaty w tym sensie, że pytam, czy ta myśl odpowiada prawdzie o naszym Bogu prawdziwym. I właśnie tylko tak, że zawsze trzeba pytać, odnosić, czy Bóg tak myśli. Dlatego radziłbym Państwu, że broń Boże, tak jak mówię, ta idea Majdanu Polskiego to aż wzburzyła moim intelektem. To już nie mówię, że duszą, ale moim intelektem po prostu, bo drodzy Państwo, my musimy wiedzieć, że jak można sobie pozwolić, żeby obcy snajperzy uruchamiali bitwy na Ukrainie i tak dalej, i w jakim celu.
I my mamy sprowadzić siebie do takich instrumentów w grach różnych międzynarodowych instytucji? Absolutnie. My jesteśmy powołani do tego, żebyśmy jako wolne, światłe podmioty na odpowiednich fundamentach budowali naszą bytowość. I dlatego też właśnie o to chodzi, że od razu, jeżeli coś, ktoś ma jakąś ideę, jeżeli my ją zmierzymy nie na tym, że ten Tadeusz już coś rozumie, nie, państwo dobrze rozumiecie, to nie chodzi o to, że ja mam taki pogląd, tylko chodzi o to, że muszę mierzyć rzeczywistość miarą najdoskonalszą. Czyli pytać, Boże, co Ty myślisz, jaką jest Twoja prawda o narodzie polskim, czy ukraińskim, czy każdym innym? Że nie mogę tylko na przykład mierzyć narodu polskiego miarą boskiej prawdy, a już narodu ukraińskiego nie, a już narodu rosyjskiego nie, czy niemieckiego, czy żydowskiego nie. Nie. Dla wszystkich narodów mamy jedną miarę. I jak się człowiekowi to powie, proszę zobaczyć, on błyskawicznie to rozumie. I szybko mu możemy wyjaśnić, że tylko takie rozumienie jest właściwe. I ono jest, proszę zobaczyć, że takim rozumieniem, taką postawą, że wtedy nie ma żadnych strat, że zarzutu mi ktoś nie może postawić, a to dlatego, że ja Schellinga poznaję w świetle samego Schellinga. Nie to, że państwu zacytowałem księdza doktora Waltera Kaspera, ale to tylko dlatego, żeby państwu dać próbkę, że gdzie, w jakim kierunku jest to rozumienie. Ale jeżeli chcę wiedzieć, jak myśli Schelling, to sięgam po jego dzieła i tylko państwu cytuję z jego dzieł, czyli ze źródła. I właśnie tym źródłem najdoskonalszym w ogóle dla prawdy jest sam Pan Bóg, w którego wierzymy. Stąd te permanentne studia, zastanawianie się. I jak państwo piszecie, ja bym proszę mi wierzyć, łącznie z tą ostatnią rubryczką, ja bym wszystko mierzył prawdą Bożą. I bym się zapytał, Boże, czy wolno mi taką rubryczkę w moim dzienniku mieć? Albo taką rubryczkę, która z kolei z pozycji neoliberalizmu argumentuje. Ja bym powiedział, jeżeli myślę po katolicku i coś nie przynależy do katolickiego systemu myślenia o prawdzie, nie zamieściłbym nawet sylaby. Nawet sylaby. Nie mówiąc o jakimś fragmenciku. Dlatego, drodzy państwo, dzielę się z tym nie po to, żeby państwa krytykować, broń Boże, proszę mi wierzyć. Państwo jesteście wolni, tylko ja mówię, że musicie się państwo liczyć, że jeżeli macie dzisiaj z przeciętnym podmiotem ludzkim do czynienia, że on niekoniecznie, nawet jeżeli artykułuje swoją religijną przynależność do kościoła rzymskokatolickiego, ale jego poglądy mogą być albo całkowicie, albo w dużych wymiarach sprzeczne z nauką katolicką, w rozumieniu rzeczywistości. I dlatego wszystko, kochani państwo, to jak państwo mnie od początku rozumiecie, ja bym na mojej drodze filozoficznej zagubił się pierwszego dnia, jak ją rozpocząłem prawie 27 lat temu, gdybym był, przyjął inne kryterium, jak tylko Boże, oświecaj, prowadź, bo Twoja prawda jest tutaj miarą, a ja chcę tylko studiować tę prawdę. I dlatego dzięki Bogu już 27 rok idę drogą filozoficzną i naprawdę, a jeżeli odstąpiłem od tej drogi, to od razu pukałem do konfesjonału i mówię, Boże Przenajświętszy, wybacz, zagubiłem się, odszedłem i od razu ten cudny konfesjonał człowieka prostuje. Ukazuje, wprowadza znowu na drogę prawdy, ale tylko taka jest opłacalna. A dziennik to jest genialny instrument, genialny, drodzy państwo. Nasz dziennik to jest wielki dar Boga dla Kościoła w Polsce i państwa polskiego i całej kultury polskiej. Ale problem polega na tym, żeby każde zdanie, które państwo, każde zdjęcie publikują,
ono powinno korespondować w sposób maksymalnie doskonały z miarą wszystkich miar, czyli z Bogiem jako Bogiem. I to jest decydujące. I wtedy chodzi o to, że tak jak, drodzy Państwo, nauka raczej ustawia tak generalnie kulturę duchową człowieka na drodze poznania prawdy, tak Państwo wprowadzacie tego samego człowieka, którego my z pozycji nauki wprowadzamy generalnie w świat prawdy, tak Państwo wprowadzacie go we wszystkie zaułki prawdy, we wszystkie szczegóły prawdy. I proszę mi wierzyć, ogromne mam słowa uznania, jak dla Państwa pracy i tego wszystkiego, i tej troski i tak dalej. I wiem, jak bardzo, bardzo trudno jest zinterpretować po katolicku dane wydarzenie, dlatego nie dziwicie się Państwo, że czasami czy Państwu, czy innym dziennikarzom, jeżeli zadzwonią i powiedzą, powiedz na temat tego wydarzenia konkretnego, a ja przepraszam i mówię, ale ja go nie znam. Ja go muszę dopiero poznać. I to nie tylko wystarczy poznać, tylko ja muszę się zastanowić, jak go w świetle prawdy Bożej zrozumieć i jak w świetle prawdy Bożej zakomunikować tę kwestię na forum publicznym. Bo to jest formacja już wtedy każdego, kto sięgnie po te treści. I właśnie tutaj naprawdę podziwiam Państwa, jak wy się z tym szczegółem istnienia ludzkiego, z tą naszą polską codziennością i nie tylko polską, bo ogólnoświatową, zmagacie, jakie macie wspaniałe sukcesy, ale ponieważ taka jest nasza rzeczywistość, że ta praca nad sobą, ja mówię pierwszy od siebie, mówię, że muszę pracować. I jeśli chcę coś o Schellingu powiedzieć, to tylko nad nim się skupić. I wiem, jaki to jest olbrzymi trud, żeby dotrzeć do sedna sprawy, żeby zrozumieć. I będę się modlić, żeby ten Schelling mi z tamtej strony dopomagał, żebym ja go właściwie zrozumiał. No nie? Dlatego wtedy człowiek jest po prostu, ma mocny grunt pod nogami i wtedy wie, że nie rozprawiam się z nim, żeby go potępić, tylko rozprawiam się z nim, żeby zrozumieć prawdę o jego myśleniu i wtedy powiedzieć, Boże Przenajświętszy, myślał jak myślał, ale jest człowiekiem, Twoim dzieckiem. Przyjmij go do siebie, jak taka jest realna możliwość po prostu. Ponieważ ja jestem dopiero w trakcie tych systematycznych badań i nie chciałbym pochopnie wypowiedzieć takiego sądu, do którego jeszcze potrzebują czasu i tego zainwestowania, żeby rzeczywiście tutaj dokładnie wydobyć tę myśl, ale to, co jedno, co różni Lutra i Schellinga, to, drodzy Państwo, to proszę zobaczyć, już jest kilka wieków tych dziejów, że właściwie kilka wieków całe obszary Europy i świata już nie mają innej struktury myślenia, tylko taką. Czyli na przykład Schelling z wychowania, urodzenia protestant i z wykształcenia tak samo i w tym nurcie się obraca, to tylko jest protestancka myśl, choć on odżegnuje się od tego protestantyzmu religijnego, bo on ma aspiracje naukowe i on chce w sposób naukowy określać po prostu jego warsztat, że nie jest to po prostu jakiś religijny akt. I dlatego też właśnie, lecz on wie, co robi, bo rozum potrzebuje wyjaśnień. I on uważa, że nie potrzebuje ani Kościoła, nic. To zresztą już u Hegla to było, że właśnie tym, gdzie absolut zdobywa swoje ostateczne szlify intelektualne, to jest filozof. I Schelling to wszystko wie, czyli kilka dziejów totalnej protestantyzacji nauki, sztuki, moralności, religii, polityki, ekonomii mamy już do dyspozycji. A to jest jedno z tych najdojrzalszych dzieł, bo to jest Philosophie der Offenbarung.
Schellinga, czyli to jest jedno z najdojrzalszych dzieł, bo wtedy artykułuje się ta już cała myśl danego myśliciela, bo wcześniej to można powiedzieć, że szuka i tak dalej, ale u niego jest to systematycznie pojęte, czyli on sam mówi, że to, co wcześniej napisał, to stanowi podstawę. Albo na przykład mówi negatywna filozofia Kanta, ta krytyczna filozofia, i on ją nazywa negatywną. Także Hegla pojmuje w tym nurcie. Negacja należy, tak jak zauważyliśmy, do pozycji. Czyli negacja należy do pozycji, czyli prawdy, a w związku z tym kłamstwo, czy zakłamanie, czy fałsz przynależą już do świata prawdy. I dlatego też wydaje mi się, że to, co dotychczas mogę zrozumieć z Schellinga, to jest ten motyw, żeby kwestię protestancką w sposób najprecyzyjniejszy pod względem intelektualnym wyjaśnić. Tak bym to na razie, przynajmniej w świetle tego, co przestudiowałem, zrozumiał. Proszę zobaczyć. Miłość, która miłuje zło, jest zbrakowana. Jest sprzeczna w sobie. Bo proszę zobaczyć różnicę w rozumieniu miłości w sensie katolickim. Absolutna miłość, którą jest Pan Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, miłuje dobro, prawdę, sprawiedliwość. Miłuje byt, który jest dobry. Nigdy nie było w nauce katolickiej rzymskiej takiego przypadku, z którym mamy choćby w tej wypowiedzi do czynienia, że miłość boska, miłosierna, miłuje zło. Bo z jakim złem mamy do czynienia? Ze złem nieładu relacji pomiędzy człowiekiem a człowiekiem. I teraz o co chodzi? Że Bóg objawiony jest nieskończonym miłosierdziem. Jest nieskończoną miłością, ale względem dobra, prawdy i sprawiedliwości. Ale jeżeli byśmy po schellingowsku zinterpretowali miłosierdzie Boga, to skoro sama miłość boska jest zbrakowana, niedoskonała, to jak ona może mieć aspiracje do tego, żeby miłować tylko dobro, tylko ład, tylko porządek, tylko byt, który jest prawdziwy, dobry w sobie i tak dalej. Czyli po schellingowsku, ponieważ i byt boski jest niedoskonały, w związku z tym miłosierdzie boskie osadzone na takim rozumieniu bytu będzie niedoskonałe. Czyli wtedy powiemy tak, że miłosierdzie boskie miłuje rozwód małżeński. Miłosierdzie Boże miłuje nie tylko sam fakt rozpadu, bo przecież, drodzy Państwo, z czym mamy do czynienia u ludzi, którzy zatracili swoje związki małżeńskie sakramentalne, a potworzyli nowe? Za czym się opowiedzieli ci ludzie? Za negacją małżeństwa. Czyli za negacją prawdy. A jak się zaneguje prawdy, to mamy do czynienia z negacją miłości. I teraz ten punkt jest genialny, bo miłosierdzie Boże nigdy w dziejach nie było po katolicku pojęte, że ono miłuje rozpad. Że ono miłuje akty rozpadu. A akty rozpadu są aktami zdrady. A akty współżycia pozamałżeńskiego są aktami cudzołóstwa. Że Bóg miłuje cudzołóstwo. Nie. Pan Bóg miłuje człowieka, ale tylko to, co jest w nim dobre. To, co jest w nim prawdziwe. Żadnego, na żaden akt grzechu nie rozciąga się miłosierdzie. To znaczy to, że Pan Bóg wydobywa człowieka z grzechu. I to jest taki akt zbawczy, że wola Zbawiciela Boskiego rozciąga się na człowieka, który się zagubił. I wola miłosiernego Boga dotyczy tego dobra, który jeszcze grzech nie zniszczył.
To tak, ale przepraszam, to co ja mogę tutaj powiedzieć i żaden z ojców synodu nie mógłby się z tej systematyki wydobyć. Moje pytanie jest, kogo i co miłuje boskie miłosierdzie? I jeżeli ktoś powie, no dobrze, ludzi rozwiedzionych, ale proszę mi doprecyzować, co to znaczy, że miłosierdzie Boże miłuje ludzi rozwiedzionych? To znaczy, że miłuje ich jako ludzi i to, co rozwód, czyli grzech rozwodu, cudzołóstwa i tak dalej, jeszcze nie zniszczył, to ja zgodzę się. Tak, to boskie miłosierdzie w tych ludziach miłuje. Ale moje pytanie jest, czy boskie miłosierdzie miłuje zdradę małżeńską? Rozwód małżeński, którego nie ma, nawet w świetle rozumu ludzkiego od Greków i Rzymian. Czy cudzołóstwo? A, i tutaj powiemy, no to przepraszam, to takie miłosierdzie, to jest miłosierdzie pojęte na sposób szelinga. Że wtedy rzeczywiście, skoro sam Bóg jest miłosierny i zły, no to wtedy Jego miłosierdzie względem świata musi być takie samo, że musi nie tylko obejmować człowieka, który zgrzeszył, i taka jest biblijna i katolicka interpretacja miłosierdzia, ale ci ojcowie synodalni, modernistycznie myślący, rozciągnęli w sposób absolutnie nieprawomocny, zgodnie z dotychczasowym i przyszłościowym wykładem miłosierdzia Bożego w sensie katolickim, rozciągnięto boskie miłosierdzie na grzech, na zło, na rozpad, na rozwód, na cudzołóstwo. Czyli to ja przepraszam, żebyśmy nawet mieli wysoką cenę ponieść. Musimy przeciwko takiej heretyckiej koncepcji miłosierdzia zaprotestować. Inaczej nie będziemy wiarygodnymi dziećmi Kościoła Chrystusa jako miłosiernego Zbawiciela, bo nigdy Jego miłosierdzie nie objęło grzechu jako grzechu, tylko podmiot grzechu, upadłego człowieka, czyli to, co pozostało pomimo negatywnego oddziaływania grzechu. Dlatego bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono nam doprecyzowuje tę kwestię. I dlatego też, kochani Państwo, proszę zobaczyć, jeżeli ktoś chciałby rozegrać boskie miłosierdzie przeciwko boskiej sprawiedliwości, to argumentuje z pozycji modernizmu Schellinga, i który w całej rozciągłości, tak jak usłyszeliśmy, jeżeli, drodzy Państwo, Bóg Ojciec jest niedoskonały, jeżeli Syn jest utożsamiony ze stworzeniem, to przepraszam, to nam wszystko się załamuje, bo wtedy Syn Boży nie jest wieczny. Już mamy zakwestionowany akt zbawczy. Jak ktoś, kto jest po prostu Zbawicielem, jak on może mieć początek w czasie? Proszę bardzo. Czyli na przykład, mogę mówić o stopniu, na przykład mam bytowość małżeńską i wtedy mówię, że ci małżonkowie zrealizowali już w takim stopniu poznanie prawdy o sobie, o Bogu, o człowieku, o Kościele, w takim stopniu. Czyli mam do czynienia, drodzy Państwo, z daną bytowością i ponieważ zasada tożsamości mówi nam o tym, że ja muszę najpierw zdefiniować byt, z jakim bytem mam do czynienia, żeby później mówić o stopniach jego istnienia i w jakim sensie. Natomiast, drodzy Państwo, proszę zauważyć, najprostsza analiza ukazuje, że skoro stopniowalność występuje tylko w danej bytowości, to ja się pytam, jak ja mogę mówić o stopniowalności kwestii małżeńskiej, jeżeli mam z jednej strony z bytowością sakramentalnego małżeństwa do czynienia, a z drugiej strony z niemałżeństwem. Czyli o jakiej tutaj ja syntezie mówię? Bytu i niebytu. Czyli dokładnie to, co pan Schelling nam powiedział, że tylko na gruncie Schellinga pojawiło się to pojęcie stopniowalności, a mianowicie na czym ono polega? Że proszę zobaczyć, pozycja
danej bytowości w szeroko pojętej potencjalności, ona jest wtedy stopniowalna. Czy ktoś nie jest małżeństwem, to już jest w jakimś stopniu małżeństwem. Czy ktoś jest małżeństwem, no to jest. I czy ktoś nie jest już znowu małżonkiem, to jest stopniowalnie odróżnialny. Dlaczego? Bo wszyscy jako ludzie, nie tylko jako małżonkowie, już jesteśmy w pewnym stopniu produktem absolutu i tkwimy w absolucie. I tylko, że stopień naszej przynależności, czy intensywności, czy miejsca, tylko stopniem się różni. W aspekcie wolności. Kiedy odpowiedzialność jest w ogóle realnie możliwa? Wtedy, kiedy byt jest wolny. Ale nie wolny w sensie wolności wyboru, tak jak u Schellinga, bo wtedy mam, skoro absolut jest wolny i niewolny, czyli chce dobra i zarazem chce zła, bo jest bytowo dobry i zły, bo jest to potencjalnością. A potencjalność ontologiczna oznacza, że to jest brak bytu, czyli zło bytowe. I dlatego też rozumiemy, drodzy Państwo, że tylko wtedy mogę być istotą odpowiedzialną, kiedy zdefiniuje się naszą bytowość jako, po pierwsze, bytowość, która jest suwerenna, która jest podmiotem, która jest rozumna i wolna, ale wolna do dobra, bo taka jest metafizyczna, czyli najgłębsza formuła wolności. Że ja jako istota rozumna i wolna, jako człowiek jestem wolny do dobra. A proszę zobaczyć, wolność Boga to jest absolutna wolność. Czyli, a co to znaczy absolutna wolność? To znaczy, że Pan Bóg jest jednocześnie absolutnie wolny, ale Jego absolutne bycie wolnym jest absolutnym dobrem. Czyli wszystko, co stanowi boską wolność, jest wiecznie urzeczywistnione jako boska miłość, a zatem nie tak, jak chce Schelling, ale do tego nie doszliśmy, ale może Państwo pozwolicie, że kiedyś jeszcze powrócimy, bo Schelling mówi, kim jest Bóg Ojciec? On musi się dopiero urzeczywistniać. Kim jest Syn Boży? Jak On jest razem z nami, stworzeniami się pojawił, nie jest żadnym wiecznym Synem Bożym, to On się musi urzeczywistniać. Drodzy Państwo, przy takim założeniu ontologicznym i prawno-moralnym nie ma istoty, która byłaby z gruntu odpowiedzialna. Bo nie ma rozumu, raz, że boskiego, doskonałego i boskiej wolności nie ma do dyspozycji Schelling, a po drugie, analogicznie nie ma do dyspozycji takiego rozumu i takiej wolności człowieka, która byłaby w stanie z pozycji własnej bytowości chcieć dobra. Chcieć dobra jako dobra. Tylko człowiek chce i dobra, i zła. Bo jest tak, jak i Bóg w swojej bytowości podzielony, czyli sprzeczny w sobie. To można każdą karkołomną myśl w ten sposób uzasadnić. Ależ oczywiście. I dlatego to jest koniec odpowiedzialności. I w związku z tym proszę zobaczyć, że tych ludzi, którzy przeżywają różne zawirowania, za których my, katolicy, się modlimy. Za każdego człowieka, któremu coś się przecież stało, czy w takim, czy w innym względzie, my się modlimy. Ale żeby powrócił na drogę prawdy, sprawiedliwości, miłości, dobra i innych ideałów. O to się modlimy. A nie modlimy się, proszę zobaczyć, o to, że nie pytamy, dlaczego nie padały pytania ze strony modernistycznych teologów. No ale przecież nawróćcie się. Jeżeli każdy z nas musi się codziennie nawracać, to nie jest tylko kwestia rozwiedzionego człowieka, że on musi się nawracać. Każdy człowiek, każda codzienność, jak rozumiemy realistycznie, musimy się pytać, czy jestem dobrą żoną dzisiaj, czy jestem dobrym mężem? Dobrze, że wczoraj mi się powiodło, dzięki Bogu, pomocy Bożej, ale dzisiaj. Czyli to nie jest tak, że tylko niektórzy muszą się nawracać, a kapłan już się nie musi. A ja muszę być pierwszy w tym, że Tadeuszu, mebluj swój rozum,
Wolność to, żeby to wszystko funkcjonowało dobrze, bo jesteś kapłanem. I jakby człowiek jednego dnia zapomniał, że jest kapłanem, już się mu zaczyna walić ten domek kruchutki taki naprawdę w swojej egzystencji tej ziemskiej. Dlatego właśnie ta praca, i proszę zobaczyć, nie padały pytania, no przecież umiłowani bracia rozwiedzeni w swoich tych pierwotnych związkach. Dołóżcie wszelkich starań, my wam pomożemy. Są poradnie rodzinne, Kościół oferuje to wszystko. Związek, który się rozpadł, przecież można uzdrowić. I to każdy. Można wyprostować drogi ludzkie. I jeżeli stać się na to, żeby miłować inną kobietę, jeżeli to jest jakaś miłość, w sensie takiej nawet natury, jeszcze dobrej, pomimo grzechu, no to dlaczego nie podarujesz tej miłości swojej żonie? Przecież możesz to zawsze uczynić. Ja przynajmniej nie słyszałem, żeby te debaty prowadziły w tym kierunku, pokazać człowiekowi. Nie ma takiego dramatu, żeby ciebie przywalił, przygniótł i zniszczył twoją bytowość. Jesteś w stanie się podnieść z pomocą łaski Bożej. I wszyscy to czynimy każdego dnia. Wiem, drodzy Państwo, że jest taka pokusa, nie tylko w świecie dziennikarskim, ale i u nas naukowym także, że dopiero wtedy, kiedy użyją argumentów ad personam, no to wtedy coś się tam zacznie dziać, że ludzie zaczną myśleć. Proszę mi wierzyć, co ja bym czynił jako człowiek nauki, gdybym użył argumentów ad personam, czyli na przykład żartował z jakiejś osoby czy coś. Ja bym zamknął każdy słuchający mnie podmiot naprawdę o tym człowieku, czy o tej sprawie. I dlatego też ja, tak jak Państwo mnie rozumiecie, że ja bronię Boże, bronię tego człowieka ile tylko wejdzie. Ale z drugiej strony, ponieważ jest moim powołaniem, żeby system jako system rozpracowywać, to ja muszę go rozpracowywać. Krok po kroku, pojęcie po pojęciu wchodzę. I dlatego też właśnie nie używam takich różnych środków jak satyry czy inne rzeczy. Dlaczego? Ja się boję, że u niejednego na przykład słuchacza mógłbym wywołać pogardę dla tej osoby. I wtedy ja byłbym racją tego. Nieprawdaż? To znaczy ja mówię tak, dość tak właśnie ukazują to, że my to nazywamy to wszystko, co dotyczy osoby. Bo na przykład wypowiedzi, czy pani minister, czy pani, jest ta pani, była minister teraz tym komisarzem. Tak. Czy coś takiego, wypowiedzi. Ja bym był za tym, że na przykład mam wypowiedź, mam jakąś postawę, to wtedy od razu brać to jako temat, żeby zająć się tym i żeby zająć się tak właśnie odpowiedzialnie rzeczywiście, jak Państwo się staracie to czynić. I ja rozumiem, że ma się w świecie dziennikarskim coś, co właśnie, tylko ja mówię, ja osobiście, że w nauce u nas ten, kto użyje argumentów ad personam, czyli zrani osobę, traci automatycznie wiarygodność. Co to znaczy, że jakkolwiek Państwo jako dziennikarze mogą się na wszelkie możliwe dla godności dziennikarskiej sposoby rozprawiać z treściami dotyczącymi różnych wypowiedzi i tak dalej, ale ja się boję, przepraszam, że nawiążę do tego, że jeżeli bym ukazał daną osobę i powiedzmy coś takiego, boję się, że tutaj ta granica zranienia osoby jako osoby, że jestem przynajmniej na granicy tego zranienia. I to jest moja obawa, dzielę się z Państwem osobiście i tak jak mówię, tylko w nauce każdy rzetelny uczony przestrzega tej zasady, dlatego że to jest jego być, a nie być. Czyli jeżeli na przykład ja bym po to uprawiał naukę, żeby kpić z tych, których analizuję, nigdy tego nie czyniłem i nie zamierzam czynić i naprawdę
Każdemu mogę w tym względzie spojrzeć w oczy, bo nigdy, nawet żebym najsurowszą krytykę poglądów drugiego człowieka przeprowadzał, to ja nie mam ani zamiaru, ani wydaje mi się, że udaje mi się to praktycznie też przeprowadzić, żeby... Chodzi mi o to, że generalna ta intencja jest: broń Boże, nie ranić osoby jako osoby. Co uczy święty Paweł apostoł? Veritatem in caritate facere. Co to oznacza? Nie wolno mi, także jako dziennikarzowi, w żadnym akcie mojego działania, nawet w jednym, najdrobniejszym, czyli w cytowaniu jednego zdania drugiej osoby, zrobić to w takiej formie, żeby zranić porządek miłości. A kiedy to uczynię? Wtedy, kiedy zasugeruję, zainspiruję do nieakceptacji tego człowieka jako osoby. I tutaj, proszę mi wierzyć, ja wiem, że to jest bardzo trudne. Państwu nie chcę powiedzieć, że ja mam gotowe recepty. Proszę mi wierzyć, to za szczery jestem, żeby tak mówić. Nie jestem, tylko szczerze sam się dzielę, że jak zobaczyłem w którymś dzienniku zdjęcie pani, chyba już jako komisjerz, w naszym dzienniku. Tutaj chyba było w prawym dolnym rogu. I taką wypowiedź, proszę mi wierzyć, ja osobiście bym tego nie zamieścił. Bo jeżeli jakaś treść, to ja bym się rozprawił. Napisałbym jakiś artykulik, to i bym wtedy pokazał. Ale proszę mi wierzyć, broń Boże, żeby państwo głosili prawdę, stosując tak zwane brutalne narzędzia, brutalne ramy przedstawienia. Ja nie mówię, że tamto zdjęcie było brutalne. Nie, nie, tylko i nie mówię, że tylko, że jeżeli we mnie samym, tak powiedzmy na pierwszy rzut oka, rodzi się wątpliwość, czy powiedzenie prawdy, bo co do tego nie mamy wątpliwości, tylko tutaj znowu, drodzy państwo, katolickie głoszenie prawdy oznacza, że nawet jednego słowa i jednego zdania, dosłownie jednego zdania, bo jedno zdanie to jest sąd z pozycji filozofii, więc nawet jednego zdania rzeczywiście, bo w zdaniu dopiero artykułuję prawdę, ale ja nie mogę oderwać tego zdania od porządku miłości. Powiem taką generalną zasadę, że nigdy miłość nie redukuje prawdy, nie ogranicza prawdy. Tylko dopiero, drodzy państwo, w postawie miłości prawda jako prawda wybrzmiewa i lśni w swoim pięknie, w swojej pierwotności. Czyli innymi słowy, tylko wtedy, drodzy państwo, jeżeli mam warsztat, państwo macie dziennikarski, ja naukowy, tylko wtedy mam to wszystko poukładane, jeżeli jakikolwiek segment tego warsztatu służy i porządkowi prawdy, i zarazem miłości. I proszę się nie bać, że to będzie... Bo tak się często argumentuje. Ja słyszałem, ponieważ z dziennikarzami z kraju i z zagranicy mam bardzo dużo do czynienia i cieszę się i bardzo państwa wszystkich cenię, ale muszę powiedzieć, że zawsze, że coś takiego jest, że mówi się, że jeżeli tej prawdy nie ubiorę w jakieś tam szczególne znamiona, coś, to wszystko powinno się czynić, czyli warsztat ten merytoryczny powinien być najlepszy. I proszę mi wierzyć, że ja codziennie nad jego jakością, jeśli chodzi o mój warsztat, pracuję. 27 rok i wiem, co to jest za praca, ale nie mogę
Proszę mi wierzyć, powiem Państwu szczerze, przed obliczem Bożym nie mógłbym użyć żadnego, jednego narzędzia, które zraniłoby drugiego człowieka. Dlaczego? Bo to nie byłaby doskonała służba prawdzie jako prawdzie. Bo prawda jest po to, że ona zawsze, drodzy Państwo, uzdrawia. Ona zawsze uzdrawia. Proszę się nie bać, że jeżeli powiem prawdę, ale z miłością, zachowując wszystkie reguły, zasady miłości, proszę się nie bać, że ta prawda będzie przekazana w sposób zbyt mało atrakcyjny, albo że ona nie trafi, bo, drodzy Państwo, nic nie jest precyzyjniejszą, najprecyzyjniejszą i najskuteczniejszą drogą dla prawdy, jak ta, którą toruje jej miłość. Czyli jeżeli chcę dotrzeć do możliwie maksymalnej liczby ludzi dobrej woli, to muszę wyartykułować prawdę z miłością. Wtedy jestem jako dziennikarz i jako człowiek nauki, i jako człowiek będący osobą ludzką. Ja jestem najskuteczniejszy o skuteczności, którą sobie można wymarzyć. Czyli, drodzy Państwo, jeszcze raz sobie powiedzmy, że ponieważ bytowość w miłości jest najatrakcyjniejszą, że proszę zobaczyć, człowiek, który miłuje, jest najatrakcyjniejszym ze wszystkich typów ludzi. I to oznacza, a mam już takie osobiste doświadczenia, że nawet bluźniercy Boga, bluźniercy Kościoła, nie dlatego zastanowili się nad swoim nawróceniem, a niektórzy z nich się nawrócili faktycznie, i to rasowi bluźniercy, nie dlatego, że ja pośpieszyłem do nich ze słowami wyłącznie prawdy. Tylko proszę mi wierzyć z całą konsekwencją i ze świadomością tego, co robię, pośpieszyłem do nich z taką prawdą, jaką poznałem, ale i z taką miłością, do której Bóg chciałby mnie w tym momencie względem tej osoby w sposób najdoskonalszy uzdolnić. Bo wiemy, drodzy Państwo, i to nie tylko święty Paweł nas tego uczy, że sama prawda jako prawda może nawet zabić. Czyli jeżeli odłączyłbym prawdę od porządku miłości, nie miałbym myślenia katolickiego. Nie byłbym najskuteczniejszy w realizacji mojego celu, żeby ta prawda, którą artykułuję, dotarła do każdego. A jeżeli z kolei w przeciwieństwie do tej drogi, bo prawda właśnie fascynuje, inspiruje, ale tylko, drodzy Państwo, proszę mi wierzyć, a trochę i z racji wieku i moich doświadczeń naukowych i życiowych wiem, jeżeli chcę osiągnąć cel, to osiągnę go w takim czy w innym stopniu, ale, drodzy Państwo, pod jednym żelaznym i warunkiem tak zwanym sine qua non. Jeżeli będę za prawdą, ale jednocześnie tak, jak jestem za prawdą, równocześnie, paralelnie za miłością. Tylko tacy ludzie zdobędą świat i zdobędą każdego dobrego człowieka. Drodzy Państwo, nawet czy to jest prawda wielka, czy bolesna, Pan Jezus głosi ją ze swojego najmiłosierniejszego serca. Czyli co to oznacza? Wolno mi, drodzy Państwo, powiedzieć najboleśniejszą prawdę. Jeżeli ja, drodzy Państwo, przepraszam, że powiem o tym doświadczeniu, że to jest realnie możliwe, jeżeli ja największych bohaterów w całych dziejach Niemiec,
w świetle bardzo wielu współczesnych Niemców. Poddałem w ich własnej ojczyźnie najdruzgocącej krytyce, ale to druzgocącej, gdzie, drodzy Państwo, samym Niemcom za takie analizy grożono faktycznie śmiercią, a ja byłem w tej wygodnej sytuacji, że stosunek Niemca do Ausländera jest po prostu z wiadomych racji delikatny. Nikt nie poddał moich druzgocących, największych bohaterów ostatnich wieków Niemiec krytyce. I proszę mi wierzyć, jeżeli mogę przypuszczać, gdzie była ta racja, to w tym, że każdy wiedział, że ten ojciec Tadeusz, bo tak mnie w Niemczech nazwano, on wie doskonale, że każdy protestant i każdy człowiek jest mu po prostu bratem. Jest mu dosłownie bratem. I wtedy, proszę mi wierzyć, mogę pisać. Ale pisać nie w dowolny sposób, tylko dosłownie jak Jezus. Że jeżeli bolesną prawdę wypowiadamy, ale proszę zobaczyć, ani ta wypowiedź Pana Jezusa, ani wypędzenie przekupniów ze świątyni nie miały innych racji w sercu Jezusowym, jak racji miłosiernej miłości. Czyli o to mi chodzi. Nie chodzi o to, że czasami wyraz, pod którym chcemy coś ukazać, że on jest wyzywający. Nie chodzi o to. Tylko nie mogę w zamiarze i w przeprowadzeniu tej sprawy zranić osoby jako osoby. Rozumiecie Państwo? Tej miłości bliźniego, do której jesteśmy powołani i zobowiązani nie tylko gdzieś tam, tylko w konkretnym akcie, dosłownie cytując jedno zdanie kogoś. To o to. Ale proszę na spokojnie sobie to wszystko przejrzeć i dalej pracować i zastanawiać się, dobierać środki wyrazu. Ale ustawienie się, drodzy Państwo, a o to nam chodzi. Ustawienie się nas wszystkich. Proszę mi wierzyć, jak niełatwą sprawą jest dla mnie na przykład takie analizy. Przecież jak ja czytam coś takiego i od razu już się rodzi, ale ty Schellingu, a przecież co ja Tadeusz musi sobie. No Schelling pisze, Bóg jest samorzy, Boże, błogosław tego Schellinga. I modlę się za tych, których badam, bo ja wiem, że tylko wtedy ja ich nie zranię. A jeżeli odpoczywacie sobie w niebie, tym lepiej dla was. Ale i ja jestem przekonany, że to, że mam tyle światła, żeby takie trudne traktaty rozpracowywać i tak jak Państwo widzicie, no rozkładam je na czynniki pierwsze, to tylko dlatego, że ja się za tych panów całych modlę. Nawet za komunistów, jeżeli jest nadzieja na ich zbawienie, przyjmij ich, Panie, do siebie. I tak samo tutaj. O to mi właśnie chodzi. Ale proszę być, dalej działać, tylko właśnie słyszycie Państwo, że właśnie o to chodzi, że ani ja, ani Państwo nie mogą mieć innych pryncypiów u podstaw wszystkich aktów swojego dziennikarskiego cudownego bytu. O to nam chodzi. Widzicie, kochani Państwo, że sztuką jest wielką, jeśli chodzi o życie duchowe, nie? Że na przykład poznają zasadę, czynić prawdę w miłości, nie? Poznają zasadę. I teraz, drodzy Państwo, ja się też tego uczę. I proszę mi nie sądzić, że ja już gdzieś tam jestem na prostej, czy ostatniej, czy pierwszej nawet. Ja gdzieś jestem na zakręcie. Ale jedno jest pewne, że dzielę się z Państwem tym chętnie, że naprawdę, jak o coś czytam, zaczynam pierwsze karty i tutaj już coś i sobie myślę, ach, no i jak się ustosunkować? Proszę zobaczyć, stale jestem w relacji z Schellingiem, nie? Przez analizę jego dzieła. I teraz albo mogę go błogosławić tam, gdzie jest i prosić Boga, żeby go błogosławił, czyli co to znaczy? Z miłością się odnieść do niego jako osoby. Albo mogę go potępiać i powiedzieć, bądź przeklęty,
I dlatego ja, muszę powiedzieć, uczę się, żeby żadnego aktu mojego życia nie oderwać od porządku miłości bliźniego. Wtedy, drodzy Państwo, jesteśmy dopiero doskonali. I w miłości ukazuje się ten taki szlif po prostu naszej dojrzałości. I jak Państwo jesteście, ja wiem, jakie to jest bardzo, bardzo trudne. Ja wiem, że trzeba znaleźć środek wyrazu, który dotrze do czytelnika. Ja się na tym nie znam, ale to co Państwa nawet się dzielę sam, jako obiorę po prostu nasz dziennik i po prostu zerknę to i już tutaj mi się maluje taka filozofia po prostu tego, jak się rozumie, czy jak się działa w codzienności. Dlatego o to tylko chodzi, żeby mając zasadę, a jeżeli to jest zasada, którą Jezus nam przekazał, to wtedy, drodzy Państwo, żadnego szczegółu. Ja tutaj wybrałem o te dwa, ale rozumiecie Państwo, że chodzi o to, że generalnie, i to dotyczy każdego z nas, gdziekolwiek byście Państwo byli, żyli, działali, w swoich domach, w swojej pracowni dziennikarskiej, czy gdziekolwiek jedziecie na spotkanie z człowiekiem, nie można, nawet żeby najboleśniejsze prawdy pisało się o jego poglądach czy postawach, nie można nam oderwać się w porządku prawdy od porządku miłości. A ponieważ i jedno wymaga wystarczająco wysiłku i drugie, dlatego po prostu stale musimy my pracować i ja mówię o sobie pierwszy, że stale podejmuję ten wysiłek. Jeżeli ktoś mnie gdzieś tam zaatakuje, to najpierw go błogosławię, później modlę się za niego, a później po prostu mówię, proszę Pana, czy porozmawiamy, czy wymieniamy korespondencyjnie coś. Także rzeczywiście to takie jest po prostu samo życie. Ta najważniejsza kwestia, która zapaliła cały ten nurt myślowy do zaistnienia, a mianowicie to, co się wydarzyło rzeczywiście w upadku aniołów i w upadku pierwszych ludzi, prarodziców w raju, to zostało ten fakt historyczny, ten fakt został przeniesiony w samego Boga. Że to nie jest akt zewnętrzny względem Boga, tylko to, że to jest wewnętrzna faza w bycie Boga. Na tym, drodzy Państwo, to jest ostatecznie ta ostateczna przyczyna i protestantyzmu, i w ogóle tej struktury myślenia, że przyczynę grzechu z rozumnego i wolnego stworzenia, czyli aniołów i ludzi, przeniesiono systemowo w samego Boga jako Boga. Czyli co to oznacza, drodzy Państwo? To jest, najkrócej mówiąc, próba systemowej satanizacji Boga. I teraz, w tych nurtach protestanckich, bo nikt, drodzy Państwo, proszę zauważyć, nikt wcześniej w całych dziejach takich prób tego dosłownie typu nie dokonał. Wyłącznie reformacja Lutra. I po Lutrze właśnie ten proces satanizacji Boga jest kontynuowany, tylko niektóre nurty, jak na przykład Kant, zawiesił sąd nad tym, kim jest Bóg. I dlatego, chociaż Kant uderzył bardzo w prawdę o Bogu, w prawdę o Kościele, w prawdę o świecie, ale proszę zobaczyć, Kant jest tym, można powiedzieć, w pewnym sensie bohaterem
wyrastającym z protestantyzmu, który nie podpisał się pod tym, że Bóg jest zły. Że Bóg jest przyczyną zła. Ale na przykład i później Fichte, Schelling, Hegel, ci panowie, u nich przejściowo dokonuje się, i łącznie z Schellingiem, że przejściowo Bóg pokonuje swoją złość, swoje zło. Ale, drodzy Państwo, to nie jest koniec, bo neomarksizm i oczywiście to, co my napotykamy dzisiaj w genderyzmie, tutaj i co wcześniej Heidegger powiedział, i to u Heideggera nie ma już tego przejściowego nawet, co u niemieckich idealistów jest, że przezwyciężenie zła jest częściowe. Co więcej, proszę zobaczyć, w marksizmie i leninizmie też mamy dosłownie z podobną strukturą, tylko nieco inaczej urzeczywistnioną do czynienia, że częściowo to zło w absolucie jest przezwyciężone. Drodzy Państwo, ale w tym momencie, kiedy Heidegger zdefiniował, że zło i dobro są równorzędnymi partnerami w bycie, już nie ma tego, co było jeszcze u Hegla, czy nawet u Schellinga, że częściowo w pewnych fazach rozwojowych absolutu mamy do czynienia z przezwyciężeniem zła. Tutaj już jest zło naprzeciw dobra. I oczywiście w neomarksizmie, czyli w tej strukturze myślenia neokomunistycznego, neomaterialistycznego, mamy, drodzy Państwo, z odrzuceniem absolutu jako absolutu. Z definitywnym, nieodwołalnym. I to prowadzi stąd też do radykalizacji strategii uśmiercania człowieka jako jednostki czy całych społeczeństw. I te strategie są bardzo intensywnie realizowane i po prostu mamy w tej chwili w odróżnieniu od nawet tej epoki idealistów niemieckich, my mamy trudniejszą sytuację aniżeli wtedy. Bo wtedy jeszcze istniała nadzieja, oni tworzą nadzieję, że to zło w absolucie zostanie przejściowo przezwyciężone, pokonane. A już tych resztek nadziei nie ma w tej artykulacji ducha czasu dzisiaj. I dlatego też nie ma, drodzy Państwo, z drugiej strony patrząc, nie ma doskonalszych narzędzi w aspekcie ducha. Bo jeszcze doskonalszymi są oczywiście łaski Boże. Ale w aspekcie naszego ducha, jeżeli chcę rozbroić zaminowany świat, zaminowany czym? Tymi różnymi próbami satanizacji Boga, to najskuteczniej w porządku rozumu i wolnej woli rozminowuję, rozbrajam nawet najcięższe działa przeciwko Bogu i prawdzie i miłości wtedy, kiedy w swoich aktach działania, myślenia opowiadam się, drodzy Państwo, zawsze, w każdym miejscu, za prawdą i zarazem za miłością. Czyli innymi słowy, bo Państwo chcecie być skuteczni i macie do tego prawo jako dziennikarze. Chcecie szybko docierać do człowieka. To chcę wam powiedzieć, że krótszych, szybszych i skuteczniejszych dróg do drugiego jako drugiego nie ma poza prawdą i miłością. Że tutaj jestem najskuteczniejszy. I ktoś sobie może tylko przez moment, ułamek sekundy pomyśleć, ten człowiek jest naiwny, ale ja go zdobędę. Czy jeżeli jest do zdobycia, bo on ma wolną wolę,
W związku z tym wszystkie moje akty mogą być tylko apelami, inspiracjami, ale te akty wolności przynależą do Niego jako podmiotu. Ja Mu tego podmiotu zabierać nie zamierzam, bo wtedy ja byłbym ideologiem, który kasuje podmiotowość drugiego, zamiast ją rozjaśniać, dopomóc zrozumieć, dopomóc umiłować i tak dalej. Proszę się nie bać, że miłość, że mogę przegrać wtedy, kiedy opowiem się za prawdą i miłością zarazem. Nigdy. Tylko taki człowiek jest zwycięzcą. A każdy z Państwa, jak rozumiem, ma ambicje tego zwycięzcy w codzienności. I nie zwyciężycie, drodzy Państwo, nawet żebyście nie wiadomo góry złota ludziom przybliżali, nie zwyciężycie, jeżeli te góry złota nie będą mieć racji w miłości. Bo tacy ludzie nie są zwycięzcami. Prawdziwym zwycięzcą w codzienności i szarej, i wielkiej jest człowiek prawdy i zarazem człowiek miłości. Człowiek sprawiedliwości, solidarności i innych ideałów. Ale jak jest prawda i miłość, bo te obszary, te ideały zabezpieczają nam intelekt i wolną wolę. A tutaj się, drodzy Państwo, wszystko, co duchowe, rozstrzyga. Więc chodzi o generalne rozstrzygnięcia, żeby w rozumie rozstrzygnięciem była prawda i chodzi o generalne rozstrzygnięcie w sferze wolności, żeby tym rozstrzygnięciem była miłość. Jeżeli chcę kogoś sprowadzić z drogi nieprawdy, to najskuteczniejszym narzędziem jest prawda. Jeżeli chcę sprowadzić kogoś z drogi nienawiści czy zła, to najskuteczniejszą metodą jest droga miłości. I trzeba szukać takich wyrazów, środków wyrazów dziennikarskich, które to wyartykułują. Ale nie użyłbym, mówię Państwu szczerze przed Bogiem, nie użyłbym najmniejszego narzędzia, co do którego istoty miałbym wątpliwość. Czy ono działa z pozycji miłości, czy nie działa. O to mi tylko chodzi. Nie użyłbym, nawet żebym był sponiewierany sam, nie użyłbym, dlatego jak ktoś mnie pytał i mówi, stają do wyborów prezydenckich, na burmistrza, wójta i innych. Ja mówię, proszę panów, pana czy pani, proszę o jednym pamiętać. Proszę mieć szacunek do każdego człowieka jako człowieka. I do swoich rywali, czy przeciwników, czy nieprzyjaciół. On dla panów musi być bratem. A tu, gdzie chodzi o dobro wspólne, to powiedzieć, taką mam strategię, czy plan działania razem z wami dla dobra wspólnego. Ale to, co my mamy dzisiaj, na przykład na forum publicznym takim w polskiej polityce, to, drodzy Państwo, to tak najkrócej mówiąc, cała rzeczywistość polityki polskiej szeroko pojęta, niedaleko odpada od tej struktury, którą dzisiaj zaczęliśmy analizować. Cała. Poza wyjątkowymi postaciami sceny politycznej w Polsce, to tak dalece jesteśmy przeniknięci ideologiami nienawiści, że co z tego, że czasami polityk powie świetną prawdę, jeżeli podstawowe wrażenie, które odnosi człowiek, to jest, że jest to prawda, która jest wymierzona w miłość. I wtedy co z tego, że prawda została wypowiedziana, jak nikt się za taką prawdą, która może zabić, nie opowie. I dlatego, kochani Państwo, naprawdę, proszę nie mieć cienia wątpliwości, że wtedy, kiedy będziecie jako dziennikarze i na sposób dziennikarski, i ja nie zamierzam Państwa tutaj jakoś pouczyć czy moralizować, bo ja się uczę, co to znaczy miłować na sposób filozofii i mojego życia, które mam. Nie, naprawdę nie pouczam, tylko dzielę się tym, czego sam doświadczam i czego uczy mnie Jezus z Nazaretu.
I proszę mi wierzyć, cokolwiek by ktokolwiek z moją bytowością nie wyprawiał, a jest ich niemało, więc, ale to jest ich sprawa. Ja natomiast, Jezus mnie powołuje, żebym każdego rzetelnie miłował jako mojego brata. Jeżeli widzę, że on się załamuje w porządku prawdy, to się modlę za niego, czy mu coś podpowiem, czy coś. Ale proszę mi wierzyć, żeby nie wiem, co ze mną zrobił, żeby nie wiem, jak mnie zniesławił. Ja nie zamierzam w żadnym ułamku jego niesprawiedliwych sądów partycypować. Że ja coś powiem przeciwko niemu niesprawiedliwego. I tego, proszę mi wierzyć, będę się trzymać i wystrzegać się strategii diabelskich, nawet żeby były najprecyzyjniej zakodowane. I to, o co pan prezes Marcin zapytał, to właśnie jest, drodzy państwo, że ta cała ideologia to jest zakodowany satanizm. I w tym upatruję największej tragedii, a także i w tym, że niestety nie system edukacji jest tak rozłożony, że my nawet nie wiemy, przez jakie systemy, jakie przyczyny, jakie ogniwa w dziejach myśli ludzkiej, my jesteśmy ideologizowani. I proces rozbrojenia ideologicznego, na przykład Polski dzisiejszej, to jest proces olbrzymiej pracy duchowej. Olbrzymiej. I dlatego jakkolwiek musimy troszczyć się o akty religijne, tylko że, kochani państwo, akty religijne, czyli nasze akty modlitw, ofiar religijnych i tak dalej, nigdy nie powinny i nie zastąpią naszego udziału, naszej aktywności i naszej pracy, czyli realizacji naszej podmiotowości we wszystkich kwestiach. Czyli żebyśmy się najbardziej uciekli pod skrzydła łaski Bożej, innymi słowy, to Pan Bóg nam powie, no dobrze, że jesteś tutaj, umiłowane dziecko, ale ty rób to w tym miejscu, w którym ciebie stawiam. Czyli na przykład, powracając do siostry, ślicznie, to już tylko powiem, właśnie kochani, do naszej siostry i każdy z nas z państwa rozumie, właśnie wykonać swoją misję z największą rzetelnością, z największą doskonałością. To jest najlepszy warsztat dziennikarski, jaki będzie każdego czytelnika. Jak on tylko spojrzy, to powie, nie, od tego tekstu się nie oderwę. Tak, tak skutkuje po prostu słowo prawdy i miłości. I niech Pan Bóg państwa błogosławi. Nim potencjalne, czyli realnie możliwe, to jest akcydentalny wymiar jego bytu. Czyli on jest, innymi słowy, istotowo realnością, natomiast przypadłościowo, akcydentalnie jest on pasywnością. W tym sensie, że może poznawać. A proszę zobaczyć, tutaj mamy odwrócony porządek. Że rzeczywistość najpierw jest tylko możnością. Czyli realną możliwością wprawdzie, ale nie jest rzeczywistością. I zobaczymy, na jakiej drodze to, co jest, będzie się stawać rzeczywistym. Rozum ludzki jest pojęty przez Schellinga jako potencja passiva. Proszę sobie wyobrazić, nie do zaakceptowania. Przecież rozum ludzki jako władza poznawcza od momentu zaistnienia w łonie matki, w dziecku, jako embrionie, jest realnością. Jest realną władzą poznawczą. I rozum jako rzeczywistość jest w realnej możliwości poznać całą otaczającą go rzeczywistość. A tutaj już mamy zasadniczą zamianą, że to, co jest klasycznie patrząc rzeczywistością, to dla Schellinga jest tylko możliwością. I teraz kto będzie urzeczywistniał te możliwości realne?
Oczywiście podmiot poznający, a najlepiej, jeżeli jest to rozum tylko i wyłącznie pana Schellinga. Więc proszę zobaczyć, rozum jest pojęty jako potencja zdolna do rozwoju, ale pojęta zarówno jako podmiot, jak też i jako przedmiot, a jako taka jest nieskończoną potencją poznania. Drodzy Państwo, olbrzymie nieporozumienie już następne. Po określeniu naszego rozumu jako możności, Schelling stwierdza, że jestem podmiotem, ale tylko jako możność. I teraz, co musi się stać? Muszę stać się przedmiotem. Stać się. Drodzy Państwo, co to konkretnie oznacza? W porównaniu do klasycznej nauki o poznaniu. Człowiek jako podmiot był rzeczywistością, nie pasywnością. I rzeczywistością z rzeczywistym rozumem, a nie możliwym. I teraz, jeżeli mówimy o tym, że w trakcie poznania utożsamiam się jako podmiot, ale na sposób rozumu z przedmiotem. I wtedy dochodzę do poznania danego przedmiotu i poznaję ten przedmiot w jego substancjalności, przypadłościowości i w ogóle w jego bytowości. Ale ten przedmiot, ja nie staję się przedmiotem. Czyli na przykład, jeżeli poznaję drugiego człowieka, to ja nie staję się drugim. Rozumiecie Państwo? Tylko ja na drodze rozumu poznaję drugiego i wprowadzam owoc tego poznania w postaci pojęć i sądów o tym człowieku w mojego ducha, jako rzeczywistość. A tutaj zobaczcie Państwo, z czym mamy do czynienia u Schellinga. Że wtedy, kiedy poznaję, to muszę stać się przedmiotem. Czyli jest to poznanie, proszę zobaczyć, jest tutaj już tożsamione z bytowaniem. Czyli nie ma odróżnienia między sferą poznania, a między sferą rzeczywistości. A dlaczego tak jest, to jeszcze nie wyprzedzajmy, ale już widzimy, że co się tutaj rysuje. Jaka struktura rzeczywistości się w ogóle nam tutaj rysuje. Czyli wtedy Schelling nazywa to nieskończoną potencją poznania. Czyli co to znaczy? Że każdy podmiot, bo Schelling mówi generalnie, każdy podmiot, który poznaje przedmiot, musi się tym przedmiotem bytowo stać. Nie zjednoczyć się w sferze poznania. Raduję się ogromnie, że możemy nasze spotkania kontynuować. I dzisiaj właśnie jest taka mini premiera. Chyba jednej takiej z pierwszych w ogóle w dziejach filozofii polskiej systematycznej analizy Schellinga. Bo z tego, co mi wiadomo, Władysław Tatarkiewicz troszeczkę się zajął Schellingiem, ale to w sensie historycznym. Zestawienia pewnych jego pojęć, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście, drodzy Państwo, zrozumieć ten system. I bardzo pozdrawiając Państwa dzisiaj, pozdrawiam cały świat dziennikarski w naszej ojczyźnie, szczególnie ten katolicki, ze względu na to, iż niektórzy współcześni teologowie, także ci, którzy brali i biorą w dalszym ciągu aktywny udział w analizach dzisiejszego, współczesnego rozumienia
samej bytowości małżeństwa, jak też i jego sakramentalności i stosunku małżonków do realnej obecności Boga w różnych sakramentach. I dlatego, że sięgnięto po filozofię tak zwanego idealizmu obiektywnego, Schellinga jako jednego z tych czterech najważniejszych idealistów niemieckich, Kanta, Fichtego, Schellinga, Hegla i Schellinga, to, ale ze względu na to, że Schelling odgrywa w tej takiej godzinie dziejowej także dla teologii, rozumienia teologii małżeństwa, dlatego też konieczną rzeczą jest do zrozumienia nie tylko tych myśli teologicznych, ale wielu procesów we współczesnym świecie, sprawę właśnie tego nurtu myślenia, który nam oferuje Schelling. I już w świetle, myślę, dzisiejszych rozpraw, a my jeszcze może do niego powrócimy, jeżeli Państwo będziecie mieć aż tyle wspaniałomyślnej cierpliwości, takiej intelektualnej, to może możemy kiedyś jeszcze do niego nawiązać i powrócić, ale ponieważ mamy jeszcze dużo do zrobienia i mamy jeszcze Kanta i Fichtego i Hegla, i ja sądzę, że jak, drodzy Państwo, tak już mówię z góry, jak troszeczkę trzeba będzie mieć cierpliwości, ale mówię Państwu ze szczerego serca, tak jak zawsze się spotykamy, że bardzo się opłaci jako dziennikarzowi rozprawić tak generalnie to, co dla Państwa jest konieczne, z tym dziedzictwem ideologicznym niemieckiego idealizmu. Ponieważ jeżeli tego się nie rozumie, to właściwie w sposób fundamentalny nie tylko współczesnej teologii katolickiej, protestanckiej się nie rozumie, ale nie rozumie się, drodzy Państwo, w ogóle dziejów świata, ani ekonomii światowej, ani polityki światowej, ani kultury światowej i żadnych jej działów, także tego działu, który Państwa najbardziej interesuje, dziennikarskiego. W związku z tym zabieramy się na tę drogę, która jest naprawdę przygodą, żeby zrozumieć ten główny rys właśnie idealizmu niemieckiego filozofa Schellinga. Po pierwsze, kilka takich uwag bardzo ważnych, jak Schelling w ogóle rozumuje poznanie. Schelling wie doskonale, iż w byłej metafizyce, czyli w tej klasycznej, greckiej i scholastycznej, a więc i w filozofii klasycznej, i w teologii klasycznej, drodzy Państwo, dla poznania człowieka punktem wyjścia była rzeczywistość. Czyli, krótko mówiąc, doświadczenie rzeczywistości stanowiło fundament dla tworzenia sobie aktów poznania i całych procesów, które były nieprawdopodobnie i powinny być uporządkowane. I teraz proszę zobaczyć, Schelling wie doskonale, stara metafizyka bazuje na doświadczeniu, czyli na rzeczywistości, żeby z niej wyprowadzić prawdę o niej. Natomiast w nauce rozumu, to znaczy to jest jego stanowisko, nie ma doświadczenia jako źródła poznania. Lecz ta filozofia Schellinga ma rzeczywistość tylko jako towarzysza. Czyli widzimy, drodzy Państwo, zasadnicza różnica. To, co się dzisiaj nazywa na przykład ten fakt medialny, to słyszycie Państwo, to tak jakby cytowany był pan Schelling. Czyli nie chodzi, drodzy Państwo, o poznanie rzeczywistości jako rzeczywistości, lecz chodzi o taki projekt na rzeczywistość, którym dysponuje podmiot ludzki. Czyli
przenosząc to na problematykę małżeństwa, zauważacie Państwo, że o tym, czym jest rzeczywistość małżeństwa, nie decyduje rzeczywistość małżeństwa jako małżeństwa. Lecz podmiot ludzki ma teraz zadecydować o tym, czym jest małżeństwo. Dlatego nie dziwmy się w ogóle, że niektórzy teologowie mówią, że ta klasyczna nauka o małżeństwie z ustanowienia Bożego i że tworzy je jedna kobieta i jeden mężczyzna. Nie dziwmy się, drodzy Państwo, że tak, jako ens creationis, utworzona bytowość małżeństwa nie stanowi nawet dla poważnej części teologów katolickich współczesnego świata, nawet dla pewnej części hierarchii kościelnej żadnej podstawy. Tylko to, co się w umyśle, w podmiocie danego teologa rozstrzyga, to będzie teraz decydujące dla sformułowania tego, czym bytowość małżeństwa ze wszystkim, co ją stanowi, powinna być. Schelling zdaje sobie sprawę, że pomiędzy takimi pojęciami jak actus i potencja, czyli akt i potencja. A co mówią te pojęcia w nauce? Drodzy Państwo, jeżeli w nauce mówią, że coś jest aktem, to znaczy mówią, że to jest rzeczywiste. Jeżeli powiem, że ten stolik jest aktem, to znaczy on realnie istnieje. A jeżeli powiem, że on, powiedziałbym, że on jest potencją, to znaczy, że jego nie ma. Że on musi dopiero być do aktu, czyli do jego rzeczywistości doprowadzony. Taka jest różnica między aktem a potencją. I właśnie, czyli możnością bytową. I w związku z tym widzimy, Schelling dokładnie wie, że to nie są te same pojęcia. Że między innymi istnieje między nimi przeciwieństwo. Na przykład roślina w zarodku, czyli w tym embrionie, jest potencją pasywą, czyli możnością. Czyli proszę zobaczyć, w zarodku, czyli na przykład, jeżeli byśmy to przyrównali do embrionu ludzkiego, to dla Schellinga embrion ludzki jest tylko możnością. To nie jest akt, czyli rzeczywistość, lecz możność. I teraz właśnie dopiero, jeżeli się wykształci, to przejdzie do aktu. Drodzy Państwo, jak klasyczna filozofia już tutaj jest zasadniczo różna, że rzeczywistość aktualna, że jeżeli mam embrion ludzki, to jest rzeczywistość embrionu. Czyli człowiek jest in actu, w akcie. To znaczy człowiek jest realny. Człowiek nie jest potencją. To, że, drodzy Państwo, w tym embrionie mieszka rozum i to mieszka jako realny, ale i wtedy mogę powiedzieć, że on jako rzeczywista władza poznawcza jest w możności, czyli ma możliwość realną poznania na przykład całej rzeczywistości. Tak. W tym sensie mogę powiedzieć, czyli drodzy Państwo, jaka już tutaj jest różnica między rozumieniem rzeczywistości przez Schellinga, a nas klasycznie myślącym, że to, co jest powiedzmy w stanie embrionalnym, to jest tylko pojęte jako możliwe, czyli to nie jest realny byt, tylko dopiero on musi stać się realnym. A my mamy inne rozumienie, że w zarodku, czyli w embrionie, jest substancjalnie człowiek rzeczywistością, czyli in actu, a to, co jest znania z przedmiotem, żeby go poznać i żeby go wprowadzić, owszem, ale na sposób inteligibilny, czyli na sposób intelektu, w siebie. I wtedy mówimy, poznaliśmy tę bytowość. Ale my nigdy nie powiemy, jeżeli poznajemy bytowość, na przykład tego stolika,
że my jako podmioty poznające stajemy się stolikiem. I dlatego też rozum tak pojęty nie jest od czegokolwiek uzależniony, lecz istnieje w jego własnej i pierwotnej treści, ukierunkowany na poznanie wszelkiego bytu, który może odpowiadać potencji nieskończonej. Czym jest zatem ta pierwotna treść rozumu ludzkiego? Bo proszę zobaczyć, tutaj pytamy, skoro rozum ludzki jest tą nieskończoną potencją poznania, to właściwie czym jest ta treść, pierwotna treść rozumu ludzkiego? Czyli to, co rozum ludzki ma dopiero poznać. Schelling twierdzi, że to wszystkie treści, które my mamy dopiero w trakcie naszego poznania poznać, one już wszystkie są w naszym rozumie przy i wrodzone. Czyli przyrodzone i wrodzone. Wszystkie treści. To znaczy, drodzy Państwo, rozumiecie, że także i treści o bycie absolutnym. Że i tutaj widzimy, że tak jak dla Arystotelesa człowiek rodzi się po to, żeby poznawać rzeczywistość, ale w niej ta rzeczywistość, którą rozum ludzki chce prawdziwie poznać, nie istnieje ani na sposób rzeczywistości, ani na sposób potencjalności. Istnieje pierwotnie w embrionie ludzkim władza poznawcza rozumu jako rozumu. Ale gdyby istniały te treści, to wtedy rzeczywiście Schelling ma rację, to wtedy te wszystkie treści musimy nazwać treściami a priorycznymi. Czyli one nie pochodzą z rzeczywistości przez nas poznawanej, tylko one już, drodzy Państwo, zawsze są w nas. A skoro rozum jest w sobie nieskończoną potencją, czyli nieskończoną możnością poznania, to nie może jej nic innego odpowiadać jak ta nieskończona potencja bytu. Czyli proszę zobaczyć, ponieważ w człowieku są na sposób możliwości wszystkie treści dotyczące całej rzeczywistości. Ale teraz co Schelling dalej mówi? Ale co, jak są te treści ukształtowane? One odpowiadają teraz nieskończonej możliwości bytu. Czyli proszę zobaczyć, jeżeli zapytalibyśmy Schellinga, a skąd ty znasz Boga? A stąd, że w moim rozumie wszystkie treści, które stanowią byt Boga, już są we mnie w sensie realnej możliwości obecne. Albo jak ktoś by zapytał, a skąd ty mnie znasz? Przecież widzimy się pierwszy raz. A on by powiedział, ale przecież pan Schelling nas nauczył, że wszystkie treści dotyczące każdego i każdej są wedle możliwości już w nas obecne. A zatem tak pojęty rozum jest myśleniem kat exochen, czyli jest myśleniem samym ze siebie. A drodzy Państwo, komu klasyczna teoria poznania przypisywała myślenie absolutne? Tylko absolutowi, czyli tylko Bogu. To znaczy tylko w Bogu, w sensie chrześcijańskim, dosłownie, a w sensie metafizyki greckiej tylko w pewnej części, ale cała wiedza o rzeczywistości jest zarezerwowana wyłącznie dla rozumu boskiego. Czyli słyszycie Państwo, w jakim kierunku Schelling prowadzi nasze ludzkie poznanie?
że w nim jest absolutna wiedza, tylko że na sposób możności. A w związku z tym, czy już w tym kontekście, czy papież może mieć zarezerwowaną, wyłączną władzę do definiowania pewnych treści w imieniu Boga? Jak słyszymy, drodzy Państwo, jest to wykluczone. Dlaczego? Dlatego, że w każdym rozumie ludzkim jest ta nieskończona potencja poznania, czyli w każdym rozumie ludzkim jako ludzkim już wedle możliwości jest absolutna wiedza. A jeżeli ktoś by powiedział, no ale to jest tylko Piotr Kościoła rzymskokatolickiego, to byłby dla Schellinga absurd. Dlatego proszę zauważyć, że ci, którzy bazują na Schellingu i przedkładają ich analizy dotyczące sakramentalnego małżeństwa, w ogóle nie liczą się z tym, co Kościół na przestrzeni 2000 lat na temat prawdy o małżeństwie poznał, odkrył i w świetle rozumu, i w świetle inspiracji Ducha Świętego. Dlaczego? Już przypuszczamy, bo przecież w nich jest absolutna wiedza. I tylko potrzeba pewnego doświadczenia, ale jako towarzysza, na przykład trzeba doświadczenia związków niesakramentalnych, czyli rozwiedzionych i żyjących w innych związkach, żeby się przekonać, że taki sposób doświadczenia też przynależy do absolutnej treści i Boga, i ludzkiego rozumu. A więc zauważamy, że Schelling nazywa takie myślenie, które było zarezerwowane kiedyś tylko dla określenia myślenia boskiego, jako absolutnie samo ze siebie. Schelling nazywa, to jest moje myślenie filozoficzne. Odkrywa ono, iż jest natury ruchomej. Drodzy Państwo, proszę się dobrze przysłuchiwać. Czyli w Bogu mamy z ruchem. A co to znaczy ruch w sensie filozoficznym? Definicja ruchu u Arystotelesa, drodzy Państwo, brzmi bardzo prosto. Ruch jest to przejście od możności albo realnej, albo w ogóle nie będącej realną możliwością do aktu, czyli do rzeczywistości. Czyli innymi słowy, o ruchu w języku filozoficznym mówimy tylko tam, gdzie mamy, drodzy Państwo, z procesem do czynienia, ze zmianami do czynienia. A tutaj zauważmy, tutaj jest mowa o myśleniu absolutnym i w to myślenie absolutne Schelling wprowadza zasadę ruchu. Czyli tam będziemy mieć do czynienia z przejściami od aktu do możności i od możności do aktu. Czyli już pojawia nam się w bycie Boga niedoskonałość. Coś, co nie jest Jego rzeczywistością. A w odniesieniu do wiedzy, czyli rozumu boskiego, jeżeli powiemy, że rozum boski jest w przejściu od możności do aktu, to znaczy, że wiedza boska nie jest doskonałą, tylko musi się jeszcze nauczyć. Dokładnie tak, jak to odpowiada statusowi rozumu ludzkiego, że nasz rozum rzeczywiście niejednokrotnie tę swoją rzeczywistość w sensie substancjalnym musi ubogacać w sensie akcydentalnym. Czyli nasz realny rozum uczy się po prostu, zdobywa wiedzę, zdobywa prawdę o bycie, o rzeczywistości. A więc, i proszę zauważyć, drodzy Państwo, ta zasada procesu jest w tym myśleniu. Czyli co to znaczy
Kochani, już mówimy, że Bóg w swoim myśleniu jest procesem. Ale ktoś by powiedział, no ale przepraszam, przecież Pan Bóg, skoro raz stworzył prawdę o małżeństwie, no to przecież Bóg posiada doskonałą wiedzę na temat małżeństwa.